To chyba jeszcze. O, i chyba jesteśmy online. Tak mi się wydaje. Jeśli tak, to bardzo serdecznie Państwa witamy. Cieszymy się na wysoką frekwencję. Dzisiaj dla Państwa Jędrzej Jarzyk, dyrektor zarządzający firmy Hogarth oraz Jan Czerwiński, kancelaria DZP. Tak jest. Tradycyjnie dla Państwa przynosimy nieco skondensowanej wiedzy w zakresie epopei XF, która się nie kończy. Widać, że jeszcze chwilę potrwa. Dzisiaj zarówno paczka wiedzy odnośnie legislacji, najnowszych doniesień w tym zakresie, jak również od strony informatycznej, czyli zaawansowania prac w zakresie naszego modułu, który jak już Państwo, ci z Państwa, którzy nas śledzą, wiedzą, że działa już od dobrego roku. No a dzisiaj mamy już bardzo wiele wdrożeń, które trwają i które mają się ku końcowi, stąd też najnowsze doniesienia odnośnie konsultacji z pracodawcami, z firmami odnośnie właśnie tego, jakie są dalsze plany w kontekście różnych technikaliów, no i też oczywiście rozwiązań prawnych. Tradycyjnie ci z Państwa, którzy nas znają, zapraszamy Państwa na krótką kawę, bo parę słów o sobie dla tych, którzy z Państwa jeszcze nie mieli okazji nas poznać. Będzie dwa słowa, jakieś 7 minut nam to mniej więcej zabiera, już standardowo mniej więcej wiemy. O tym, kim jesteśmy, jakie firmy reprezentujemy, jakie technologie, na czym się znamy. I od razu rozpocznę, żeby nie przedłużać. Ja się nazywam Jędrzej Jarzyk, jestem dyrektorem zarządzającym firmy Hogarth. Mam tę przyjemność być na tym stanowisku, czy piastować to stanowisko już od ładnych paru lat. A Hogarth to generalnie jest firma, która jest na rynku polskim, chociaż nie tylko, ale głównie polskim, istnieje od 32 lat. I generalnie rzecz biorąc zajmuje się przeróżnymi technologiami, aczkolwiek jest to ogólnie rzecz biorąc software, tak? Czyli tak zwane aplikacje, systemy do obsługi przedsiębiorstw. Stąd też jak sobie popatrzymy tutaj na tę właśnie listę technologii, to pojawiają się systemy ERP, czyli systemy finansowo-księgowe, moduły magazynowe, moduły produkcyjne. To są takie technologie jak Microsoft Business Central, jak JD Edwards, Infor, to są systemy ERP, które wdrażamy na co dzień. Dzisiaj oczywiście będziemy mówić o naszych rozwiązaniach programistycznych, o naszych modułach specjalistycznych, które siłą rzeczy zbudowaliśmy przez szereg lat na potrzeby właśnie tych systemów ERP. Zresztą bardzo często te systemy ERP produkcji zachodniej, no oczywiście nie są wyposażone w JPEG-i, w KSEF-y i tak dalej, więc tym się specjalizujemy i takie moduły właśnie specjalistyczne piszemy. No i to też jest przedmiotem dzisiejszego webinarium, bo będziemy mówić właśnie o KSEF-ie, czyli jednym z takich wielu modułów. Ale również dla Państwa informacji zajmujemy się systemem obiegu dokumentów, zarówno jeśli chodzi o obieg faktur, jeśli chodzi o obieg umów, zamówienia, budżety, serwis urządzeń. To wszystko też obsługujemy w ramach platformy obiegu dokumentów. Również mamy na pokładzie systemy BI-owe, takie jak Click, Power BI czy Tableau. Wdrażamy całe pakiety sprawozdawcze i pakiety zarządcze, jeśli chodzi o raportowania dla naszych klientów. Wspominałem już o tych naszych rozwiązaniach programistycznych. W ramach tych rozwiązań programistycznych stworzyliśmy platformę wymiany danych i w gruncie rzeczy ta platforma wymiany danych jest taką bazą do wszystkich naszych modułów, takich właśnie jak JPEG, jak KSEF, jak deklaracja KC4, czy e-deklaracje i tak dalej, czyli szereg tych rozwiązań, czy SMOPL chociażby na branży farmaceutycznej, czyli szereg tych rozwiązań, które mają za zadanie pobrać pewne dane, przekonwertować, przygotować w formacie pliku XML i wysłać na jakiś wskazany portal, czy gdzieś po prostu docelowo. Tak? Więc do tego ta platforma HDTP, czyli Hogarth Data Transformation Platform, nam służy, czyli jest bazą do wielu modułów. Oczywiście nie zapominamy o automatyzacji, no to jest nieodzowną częścią. Zresztą jak Państwo już wiecie albo też nie, to warto to powiedzieć, że KSEF również działa, można powiedzieć, w tle, jak serwer,
który ma za zadanie po odpowiedniej konfiguracji zautomatyzować proces. Czyli KSeF ma, Hogarth KSeF, tak? Hogarth KSeF ma za zadanie pobrać faktury, wysłać je na portal Ministerstwa Finansów, odebrać numerek KSeF i przekazać go z powrotem do systemu ERP. I zresztą to samo od strony faktur zakupowych. Oczywiście jesteśmy również kierownikami projektów, robimy również moduły w zakresie planowania budżetowania, no i świadczymy też pełen serwis, już przyspieszając też, żeby nie przedłużać, bo pewnie mógłbym tak długo jeszcze opowiadać. Parę cyferek, już naprawdę slajd nieaktualizowany dawno, 32 lata na rynku, ponad 4000 projektów, większość tak, naszych pracowników to są pracownicy o dłuższym stażu, kilkuletnim, nie bazujemy na wielu, że tak powiem, pracownikach, że tak powiem, studentach, tak, może w ten sposób. Mamy około 80 programistów konsultantów, to są ludzie właśnie z doświadczeniem 5-7 lat, to jest średnia, tak? Więc jeżeli mamy parę osób, które są nowe, które mają rzeczywiście 2-3 lata doświadczenia, no to są jakby obłożeni tymi ludźmi z dużym doświadczeniem eksperckim, specjalistami. No i wiele rozwiązań dodatkowych do systemu ERP. Tu jest taka krótka lista: KSeF, KSeFCIO, AKC4, ewidencje akcyzowe, ewidencik, e-sprawozdania, e-deklaracje, biała lista, Smotl, o którym wspominałem, i tak dalej. Już nie będę Państwa dłużej zamęczał tym wstępem. Oddam głos Jankowi, żeby troszeczkę powiedział o DZP i o sobie, i od razu z kopyta przechodzimy do tej części prawnej. Tam może trochę się tu i ówdzie będę wtrącał, żeby może uzupełnić odnośnie rzeczy technologicznych, a potem już przejdziemy sobie do opowieści bezpośrednio o naszym rozwiązaniu Hogarth KSeF i możliwościach. Tam też trochę wspomnę o kanale YouTube'owym, o Facebooku, bo też w tych obszarach się rozwijamy i sporo tam też można dawki informacji znaleźć. I już oddaję głos. Dzięki, Andrzej. Potwierdź proszę, że mnie słychać. Słychać, ja słyszę. Dzięki. W takim razie kilka słów o DZP. Podobnie ponad 30 lat na rynku. Jeśli chodzi o liczbę prawników czy doradców podatkowych, no to jest już nas w tej chwili ponad 200, czyli 200 osób w Polsce. W warszawskim biurze gro naszego składu osobowego, natomiast jeszcze kilkadziesiąt osób pracuje we Wrocławiu i w Poznaniu. Zespół podatkowy akurat mieści się w Warszawie, choć mamy też kilka osób na pokładzie, które do Warszawy dojeżdżają i pracują, można powiedzieć, bardzo hybrydowo. O czym świadczą te liczby? Można powiedzieć o doświadczeniu, dwa, o jakości pracy, dzięki czemu kancelaria od wielu lat z sukcesem funkcjonuje na rynku. Tych 200 prawników, to można to podsumować jako wspólną wiedzę, doświadczenie i doradztwo szyte na miarę, takie, które łączy perspektywę różnych obszarów, tak? Prawa środowiskowego z przepisami podatkowymi, ochrony danych osobowych z wiedzą i doradztwem w obszarze na przykład produktów leczniczych czy wyrobów medycznych. Klienci często potwierdzają i wskazują nam, że to, po co przychodzą do DZP, to doradztwo właśnie wielopłaszczyznowe, godzące różne dziedziny prawa, które godzić trzeba, bo niestety legislacja często pozostawia wiele do życzenia. Jeśli chodzi o praktykę podatkową, to istniejemy w ramach kancelarii już ponad 14 rok w tej chwili upływa. Także prawie połowa tego czasu DZP na rynku, również z praktyką podatkową na pokładzie. Ponieważ kancelaria jest kancelarią mocno transakcyjną, zajmującą się restrukturyzacjami, połączeniami, przejęciami, to i również zespół podatkowy ma w tym zakresie wybitną ekspertyzę. Trochę nieskromnie, ale z pełnym przekonaniem to mówię. Doradzamy również w obszarach takich jak postępowania i kontrole podatkowe. To jest, można powiedzieć, drugi z filarów naszej działalności. I trzeci filar to
szeroko pojęte doradztwo bieżące, również w takim zakresie jak KSeF, wchodzenie w nowych regulacji w życie, hotline'owe doradztwo dla klientów i rozstrzyganie bieżących problemów, wsparcie w zakresie raportowania schematów podatkowych, szykowanie czy konsultowanie razem z prawnikami umów zawieranych przez naszych klientów, czy praca nad tym, żeby biznes klienta był bezpieczny, tak? Czyli szykowanie na przykład procedur wewnętrznych, rozważanie, czy jak przeprowadzić określone transakcje, tak żeby były raz zgodne z prawem, dwa bezpieczne dla klienta. I słowo o mnie. W tej chwili partner w praktyce podatkowej DZP od 2010 roku na pokładzie kancelarii. Zajmuję się głównie VAT-em, akcyzą, cłem. Dzisiaj można powiedzieć, ze względu na nasz temat spotkania, będziemy mówili o VAT-ie, o fakturowaniu. To jest jeden z licznych obszarów doradztwa podatkowego w zakresie VAT, którym się zajmuję. Z takich osobistych sukcesów mogę powiedzieć, że sprawa, nad którą pracowałem w zakresie należytej staranności w 2020 roku, została wybrana jako kluczowy wyrok w obszarze VAT przez Rzeczpospolitą. Docenione było to orzeczenie również w Gazecie Dzienniku Prawnym. Dość powiedzieć, że zawróciliśmy kijem wispę i faktycznie obroniliśmy podatnika przed wymiarem podatku w sytuacji, w której był ofiarą oszustwa, a jego działania zostały ocenione jako staranne, zgodne z wymogami prawa i NSA. W tym obszarze, którym zajmował się klient, ze względu na kontrole, które były prowadzone wobec tego podatnika, uznał, że zachowywał się w sposób staranny i merytorycznie rozstrzygnął na korzyść podatnika. VAT to również stawki podatkowe zależące w dużej mierze od nomenklatury scalonej, od klasyfikacji towarów. To jest obszar, który ma znaczenie nie tylko dla VAT-u, ale również dla akcyzy czy cła. VAT to również doradztwo w zakresie transakcji łańcuchowych i bezpiecznego zorganizowania biznesu, tak żeby móc w sposób pewny i bezpieczny zastosować stawkę zero dla dostaw wewnątrzwspólnotowych czy eksportów. Czy wreszcie VAT to doradztwo chociażby przy zwrotach, czy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, tak żeby bezpiecznie przeprowadzić podatnika przez takie postępowanie, wyjaśnić zasadność określonego sposobu postępowania przyjętego przez podatnika, odzyskać VAT, czy po prostu potwierdzić z urzędem, że działania były zgodne z wymogami prawa. To tyle, jeśli chodzi o DZP, o moją skromną osobę, a teraz przejdźmy już do dzisiejszego spotkania, czyli tak jak Jędrzej powiedział, najnowsze wieści z obszaru krajowego systemu e-faktur. Omówimy sobie ogólne zasady działania KSeF, powiemy sobie o dacie wystawienia, otrzymania faktury, to są te kluczowe elementy dotyczące KSeF-u. Wspomnimy krótko o elementach schemy, no i zastanowimy się nad kilkoma pytaniami budzącymi wątpliwości. Również będziemy się odnosić do konsultacji trwających w Ministerstwie Finansów. Zmienił się rząd. Plan wdrożenia KSeF-u od 1 lipca został zawieszony. Jesteśmy w okresie przejściowym. Nie wiemy, z jaką datą te przepisy wejdą w życie, chociaż ministerstwo deklaruje, że wejdą, więc nie jest to sytuacja, w której rezygnujemy z KSeF-u, a jedynie przesuwamy w czasie moment jego wejścia w życie. W drugiej części programu Jędrzej przedstawi oprogramowanie firmy Hogarth, natomiast myślę, że będziemy się tak interaktywnie przeplatać przez całe dzisiejsze spotkanie. Ten symbol dyskusji, który tutaj widzą Państwo na slajdzie, to właśnie jest nawiązanie do tych trwających konsultacji. Będziemy w wielu miejscach dzisiejszego spotkania do nich nawiązywać. A teraz przejdźmy już do meritum, czyli do ogólnych zasad działania
krajowego systemu e-faktur. Aktualnie mamy wdrożone, obowiązujące przepisy w zakresie fakturowania w KSeF-ie, tak, stosowania faktur ustrukturyzowanych i rozwiązania te mają aktualnie charakter fakultatywny. Tak. Od początku było wiadomo, że MF wdroży system obligatoryjny, ale żeby to się zadziało, niezbędne było wystąpienie o zgodę do Unii Europejskiej, bowiem dyrektywa VAT przewiduje możliwość wystawiania faktur elektronicznych, jak i papierowych. Zastrzega jednocześnie, że aby stosować faktury elektroniczne, trzeba uzyskać zgodę kontrahenta. Skoro Polska chciała wprowadzić obligatoryjny system fakturowania elektronicznego, niezbędne było odstępstwo od dyrektywy, uzyskanie zgody na odstępstwo od dyrektywy, czyli potwierdzenie przez komisję, że Polska takie odstępstwo może stosować i może narzucić obowiązek stosowania faktur elektronicznych. Zatem odstępstwo polega na tym, że wystawca faktury nie musi uzyskiwać zgody od kontrahenta na fakturowanie elektroniczne. Złożyliśmy wniosek, aby już w 2023 roku można było stosować fakturowanie obligatoryjne, stosować faktury ustrukturyzowane. Jak widać, było to nad wyraz, czy można powiedzieć, trochę na wyrost oczekiwanie, że tak sprawnie uda się wdrożyć system KSeF w Polsce obligatoryjnie. Polska już w 2022 roku uzyskała zgodę. Od 1 stycznia 2024 roku możliwe było w świetle tej zgody Rady Unii Europejskiej stosowanie obligatoryjnych faktur. No jak widać, póki co się to nie zadziało i bardzo możliwe, że 2024 rok minie, podobnie jak 2023, i dopiero w kolejnym roku wejdziemy w obligatoryjny KSeF. Na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o przepisy, które mamy uchwalone, opublikowane w Dzienniku Ustaw, które oczekują na wejście w życie, stan prawny jest taki, że od 1 lipca ma wejść obligatoryjny KSeF. Co do zasady? Co do zasady, bowiem jest pewna faza przejściowa, w szczególności dla podmiotów zwolnionych, tak, przedmiotowo czy podmiotowo, a zatem osoby prowadzące działalność gospodarczą do 200 tysięcy złotych rocznie limitu obrotów, czy osoby prowadzące działalność zwolnioną, na przykład lekarze, będą musieli według dziś obowiązujących przepisów wejść w system KSeF od 1 stycznia 2025 roku. Dla osób stosujących zwolnienie podmiotowe czy przedmiotowe oznacza to nie mniej, nie więcej, że będą zobligowane do wystawiania faktur poprzez KSeF. Tak? Nie będzie to możliwe już wystawianie zwykłych faktur elektronicznych czy papierowych, czy w ogóle nie wystawianie faktur, skoro dla świadczenia usług zwolnionych możliwe jest niewystawianie faktur. No i teraz aktualnie, można powiedzieć, że aktualnie żyjemy w okresie przejściowym. Ten okres przejściowy wynika z tego, że reguły obligatoryjnego KSeF-u jeszcze nie weszły w życie, ale również żyjemy w tym okresie przejściowym, bowiem jeszcze nie zostały uchwalone, nie zostały zaprezentowane przepisy, które miałyby zmienić te już uchwalone reguły, w świetle których od 1 lipca KSeF powinien być obowiązkowy. Także mamy, można powiedzieć, prawo internetu, prawo Twittera, prawo komunikatów MF, które wskazuje na to, że te reguły zostaną zmienione, przesunięte w czasie. Natomiast na dzień dzisiejszy wiemy tylko tyle, że deklaruje ministerstwo, że obowiązek stosowania KSeF-u nie wejdzie w życie od 1 lipca. Kiedy? Na ten moment nie wiadomo. Na początku lutego minister finansów deklarował, że przełom kwietnia, maja to taki czas, kiedy będzie możliwe określenie tego momentu wejścia w życie, bowiem wtedy powinien się zakończyć audyt, skupiając się głównie na tym aspekcie technologicznym, audyt KSeF-u od strony wewnętrznej, od strony systemu,
tak żeby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie systemu przedsiębiorcom, biznesowi. Także czekamy na wyniki audytu ministerialnego. Od niego będzie uzależniony moment wejścia w życie obowiązkowego KSeF-u. Natomiast jednocześnie ministerstwo deklaruje, że KSeF wejdzie, że nie będzie, że nie jest to projekt zarzucany, z którego Polska rezygnuje. Przesunięte będzie to tylko w czasie. Kluczowe tematy związane z KSeF to między innymi zakres podmiotowy, czyli kto ma stosować obowiązkowy KSeF. Przede wszystkim KSeF ma dotyczyć po prostu podatników VAT. A zatem jeżeli będziemy mieli polski biznes, mały, średni, duży, mikroprzedsiębiorców, podmioty zwolnione podmiotowo czy przedmiotowo, tak jak wspomnieliśmy sobie przed chwilą, wszystkie te rodzaje podmiotów będą stosowały KSeF. Mówię tutaj o podatnikach krajowych, tak? Czyli firmach czy osobach fizycznych, nawet formalnie nieprowadzących działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, ale na gruncie VAT prowadzących działalność gospodarczą, na przykład najem na rzecz, czy mieszkaniowy na rzecz osób fizycznych, czyli to zwolnienie podmiotowe czy przedmiotowe, czy też najem na rzecz firm, lokali użytkowych, tutaj może działać zwolnienie podmiotowe. Również te osoby, które w świetle VAT-u są podatnikami, będą w momencie wejścia w życie KSeF-u obowiązkowo nim objęte. Mamy również w Polsce szereg podmiotów, na przykład zagranicznych, które są zarejestrowane do VAT-u w Polsce, ale nie są podatnikami, którzy posiadają tutaj siedzibę. Te podmioty będą objęte KSeF-em w zależności od tego, czy mają w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, tak zwany fixed establishment. A te podmioty będą obowiązkowo objęte KSeF-em, jeśli po pierwsze posiadają stałe miejsce prowadzenia działalności i po drugie, jeżeli to stałe miejsce uczestniczy w danej działalności. Tak jak tutaj wskazano, jeśli chodzi o opcje, to podmioty zagraniczne, które nie będą miały stałego miejsca prowadzenia działalności, będą mogły korzystać z KSeF-u, ale będzie to działanie dobrowolne, nie będą podlegały obowiązkowi. Jeśli chodzi o takie podmioty, które mają stałe miejsce prowadzenia działalności i dane stałe miejsce nie uczestniczy w sprzedaży, również dobrowolnie będą mogli wystawiać faktury poprzez KSeF. Póki co, na chwilę obecną, faktury wystawiane konsumentom mają być wyłączone z KSeF-u. Natomiast tak jak na slajdzie zaznaczone zostały te dyskusje, trwają dyskusje w ramach konsultacji publicznych. Wskazywane jest, że może być to podejście utrzymane, czyli wyłączenie z KSeF-u dla faktur wystawianych konsumentom. Jest rozważane podejście takie, że one jednak zostaną włączone w system KSeF. Jest rozważane wyjście pośrednie, to znaczy, że będzie to również opcja i dobrowolność, tak, dla podatnika, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, czy ma on wystawiać faktury takim nabywcom. Tak? Skoro KSeF przewiduje możliwość dostępu do faktur również dla niepodatników, tak, czyli dla osób fizycznych, no to wystawianie od strony technologicznej jest możliwość wystawiania faktur przez KSeF i możliwość nawet korzystania z KSeF-u poprzez podgląd do pojedynczych faktur dla podatników, które co do zasady nie będą, dla osób, które nie są podatnikami, co do zasady z KSeF-u nie będą korzystać, ale KSeF-ie podejrzeć swoją fakturę konsumencką by mogły. To jest na razie temat, który wydaje się z przebiegu konsultacji mocno analizowany, bo mówmy się, ministerstwo prowadząc te konsultacje oczywiście zbiera uwagi, odsłuchuje rynek, natomiast deklaruje, że wszystkiemu się przygląda, rozważa, ale że ogromnych zmian nie należy się
nie należy się spodziewać. Widzę, że pojawiło się tutaj pytanie, czy osoba fizyczna wynajmująca lokal będzie zmuszona korzystać z KSeF. No więc osoba fizyczna wynajmująca lokal, jeśli to będzie na przykład, już dziś może być ta sytuacja taka, że wynajmowany lokal jest na lokal użytkowy, obroty z tego tytułu przekraczają 200 tysięcy złotych w skali roku, staje się taka osoba podatnikiem z tytułu VAT. Jednocześnie może być to na przykład lokal mieszkalny. Może być osoba fizyczna, która ma kilka lokali mieszkalnych i znowu te 200 tysięcy w skali roku przekroczy, stanie się podatnikiem VAT. Jeśli ze względu na fakt zwolnienia nie musiałaby się rejestrować, ale czyli korzystać po prostu ze zwolnienia przedmiotowego. Natomiast w okresie, kiedy KSeF stanie się obowiązkowy i stanie się obowiązkowy również dla podatników VAT zwolnionych, to tak, taka osoba będzie musiała wystawiać faktury poprzez KSeF, przy czym przy założeniu, że będzie po pierwsze albo wystawiała te faktury na rzecz firmy, czyli podatnika VAT, nie na rzecz osoby fizycznej, natomiast w przypadku wystawiania faktur na rzecz, znaczy prowadzenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych, gdzie teoretycznie paragon jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż, no to rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku paragonowania przewiduje, że jeśli pod określonymi warunkami tego paragonu nie trzeba wystawiać, w szczególności jeśli wystawiana będzie faktura, więc jeżeli będzie wystawiana faktura po to, żeby nie wystawiać paragonu, to nawet przy takiej osobie zwolnionej z wystawiającej fakturę na rzecz osoby fizycznej, może pojawi się konieczność korzystania z KSeF-u. Także jak najbardziej, także osoby prowadzące najem, dokonujące najmu na rzecz osób fizycznych mogą być, znaleźć się w takiej sytuacji, że będą wystawiały faktury poprzez KSeF. Natomiast przynajmniej na dzień dzisiejszy to jest sytuacja która miała wejść w życie w roku 2025, a więc pół roku po tym, jak KSeF stanie się obowiązkowy. No jeżeli tu będziemy mieli przesunięcie KSeF-u, to zapewne znowu dla podatników VAT zwolnionych dojdzie do przesunięcia również w czasie ich obowiązków. Widzę, że Jędrzej się pojawił. Bo miałem się wtrącać. Wtrącaj się. I tak naprawdę to takie spóźnione wtrącenie. Wspominałeś o tym, że ministerstwo jest niechętne zmianom. Mhm. I to właśnie chciałem tylko do tego nawiązać, że rzeczywiście kilkukrotnie się pojawiało, że jeśli chodzi o różnego rodzaju propozycje, które biznes wysuwał, to wyraźnie padało kilkukrotnie, że ministerstwo jest niechętne, żeby zmieniać istniejącą na chwilę obecną schemę, tak? Czyli tą konstrukcję rozwiązania, bo tam padały różne oczywiście pomysły, no tak jak to się pojawiają podczas wdrożeń, tak, jeśli chodzi chociażby o kodyfikację, dodatkową kodyfikację, tak, chociażby, nie wiem, w przypadku faktur paliwowych, kto wziął fakturę i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj kilkukrotnie padało, że ministerstwo jest niechętne, jeśli chodzi o zmiany co do schemy, a nawet więcej, bo jeśli chodzi też o na przykład do wizualizacji faktur, ale to takie wtrącenie, ponieważ miałem się wtrącać, no to chciałem trochę uzupełnić. Już nie przeszkadza. Dzięki. Pewne dokumenty mają być wyłączone z KSeF-u i tak jak dotychczas pewne bilety były uznawane za równoważne dla faktur, to tak ma pozostać nadal i również te bilety, po pierwsze, mają być równoważne fakturą, po drugie, mają być wyłączone z obowiązku wystawiania ich przez Krajowy System E-Faktur. Również procedury szczególne mają być wyłączone z KSeF-u i tu póki co w konsultacjach nie słychać było, aby miało to się zmienić. To, co w konsultacjach jest poruszane intensywnie, czy dotychczas zostało już poruszone, to faktycznie istotna dyskusja co do podejścia do faktur konsumenckich. Dwa,
kwestia podejścia do stałego miejsca prowadzenia działalności, które, jak Państwo być może wiedzą, nie jest pojęciem zdefiniowanym w sposób bardzo precyzyjny. Taka definicja jest w rozporządzeniu wykonawczym do dyrektywy, ale tak czy siak, mimo jej wprowadzenia, koncepcja stałego miejsca prowadzenia działalności jest przedmiotem wielu sporów, licznych orzeczeń, również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w ostatnim czasie wydał kilka orzeczeń, które wydają się faktycznie pomagać biznesowi i wytrącają argumenty, czy przekreślają podejście prezentowane przez organy podatkowe, które chciałyby bardzo rozszerzająco traktować stałe miejsce prowadzenia działalności. Natomiast na potrzeby KSeF-u to stałe miejsce, skoro ma takie decydujące znaczenie dla obowiązku stosowania KSeF, ministerstwo ma również w tym zakresie przedstawić stanowisko, wyjaśnienia, tak aby podatnicy wiedzieli na potrzeby stosowania KSeF-u, czy kiedy mają stosować fakturowanie poprzez KSeF, czy również mogą odbierać, tak, faktury poprzez KSeF. Czym jest KSeF i czemu służy? Tak? No więc jest to system teleinformatyczny, który zasadniczo służy do wystawiania, dostępu, otrzymywania i przechowywania faktur strukturyzowanych, oznaczania ich numerem identyfikacyjnym, który jest osobnym numerem od numeru faktury i go nie zastępuje, ale identyfikuje fakturę w ramach krajowego systemu e-faktur. Jest to system do analizy i kontroli prawidłowości danych. Jest to również system służący weryfikacji danych zawartych na fakturach wystawionych poprzez KSeF, natomiast używanych poza KSeF. Jak Państwo zapewne wiedzą, na przykład w sytuacji, gdy polski podatnik wystawia fakturę na zagranicznego kontrahenta i robi to w KSeF, bo jest do tego zobligowany, ale zagraniczny kontrahent nie jest zobligowany do korzystania z KSeF, z polskiego systemu KSeF, fakturę w takim wypadku doręczy się mu w inny sposób, w inny uzgodniony z kontrahentem sposób, czyli być może jak dotychczas mailem. Tyle tylko, że nie będzie to na przykład plik PDF z fakturą, tak? Tylko będzie to plik PDF z wizualizacją tej faktury, która została wystawiona na KSeF. KSeF będzie służył również temu, żeby taką fakturę, taką wizualizację faktury sprawdzić, zweryfikować, czy jest ona zgodna z tym, co się znajduje na fakturze widniejącej w KSeF-ie. KSeF będzie również służył temu, czy już służy również temu, żeby nadawać, odbierać uprawnienia, czy dokonywać ich zmiany. Żeby korzystać, żeby wejść w świat KSeF, tak? W zasadzie tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie muszą nic robić, bowiem mamy sytuację, w której z marszu, z mocy prawa mają dostęp do KSeF. Natomiast podmioty gospodarcze, spółki będą musiały upoważnić osobę fizyczną, jakąś pewną osobę fizyczną, korzystając z ZAF-FA, formularza ZAF-FA, żeby umocować taką osobę w ramach KSeF, żeby ta osoba mogła dalej nadawać uprawnienia kolejnym podmiotom, kolejnym osobom, aby dana jednostka gospodarcza mogła z KSeF efektywnie czy faktycznie korzystać. To, na co zwraca Ministerstwo Finansów uwagę, to jest to przechowywanie faktur. Mowa jest tutaj o przechowywaniu przez lat 10, a zatem dużo powyżej standardowego okresu przedawnienia, co nie zmienia faktu, że jeżeli podatnik wejdzie w spór z organem, sąd wniesie, organy wydadzą decyzję drugiej instancji, podatnik wejdzie w spór z sądowy, spór sądowy zawiesi bieg terminu przedawnienia albo organy doprowadzą do wszczęcia postępowania karnego skarbowego, które znowu zawiesi bieg terminu przedawnienia podatkowego, to może się okazać, że ten 10-letni okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych w KSeF upłynie. Nie zmienia to faktu, że
to na podatniku wówczas będzie ciążył obowiązek zachowania czy przechowywania dokumentacji zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Także fakt, że KSeF standardowo na 10 lat będzie przechowywał dokumenty, efektywnie nie zwalnia podatnika z przechowywania własnej dokumentacji na wypadek, gdyby do przedawnienia zobowiązania podatkowego nie doszło, bo wówczas materializuje się obowiązek samodzielnego przechowywania dokumentacji przez podatnika, który utraci w 10 latach dostęp do dokumentacji w KSeF. Z perspektywy państwa KSeF to narzędzie do kontroli, zwalczania oszustw, pogłębionej wiedzy nad transakcjami, o czym sobie jeszcze wspomnimy, jeśli chodzi o identyfikowanie płatności i wiązanie ich z KSeF-em. Z perspektywy podatnika to z jednej strony obowiązek dostosowania się, przeorganizowania swojego biznesu tak, aby prowadzić tą działalność w sposób zgodny z wymogami prawa. Jest to również szansa na pewne uproszczenia, na wykorzystanie systemu KSeF, który przewiduje możliwość przetwarzania w ustrukturyzowany sposób, narzucony sposób, ale jednak dużej puli danych, a więc jest to pewna szansa dla podatników, żeby wykorzystali to na dostosowanie swoich procesów, uproszczyli być może nawet swoje procesy biznesowe, tak, żeby z KSeF-u efektywnie korzystać. Tutaj myślę, że Jędrzej będzie mógł, już prezentując oprogramowanie, pokazać Państwu funkcjonalności systemu Hogarth, z których Państwo mogą potencjalnie skorzystać. Jeśli chodzi o wtrącam się. Tak? Wtrącaj się. Znaczy się w sensie tak, potwierdzam. Okej. Okay. Nie wniosłem zbyt dużo, przepraszam. Nie, no dobrze, dobrze. Jeśli chodzi o konsultacje, to tak jak Jędrzej wspomniał, MF deklaruje, że schema ma się nie zmienić zanadto, że nie chcą ingerować, ministerstwo nie chce ingerować w schemę, a to również z tej perspektywy, że część firm już dokonała wdrożeń, już jest, można powiedzieć, w końcowej fazie wdrożeń, testów, tak żeby być gotowym na tą pierwotnie planowaną datę 1 lipca i żeby tych podmiotów prac dokonanych dotychczas przez te podmioty nie podważyć ich znaczenia. Dlatego też ministerstwo deklaruje, między innymi dlatego deklaruje, że nie będzie schema się mocno zmieniać, żeby te podmioty nie musiały na ostatni moment jeszcze zmieniać tych swoich już działań dostosowawczych pod KSeF. Tak, ja może tutaj trochę wejdę, tak? Już tak mniej żartobliwie. Tak, rzeczywiście na ten temat było sporo dyskusji i rozmów i tak, no tutaj wygląda na to, że ministerstwo ma rozsądne podejście, czyli nie zmieniamy schematu raportowania, czyli od strony technicznej to wygląda w ten sposób, że jeśli mamy jakieś procesy, jakieś mechanizmy, w których żeśmy opracowali całą procedurę, techniczną procedurę przygotowywania tych danych, tak? No bo krótko mówiąc, od strony takiej technicznej to jest nic innego jak eksport danych w określonej strukturze. No niestety ta struktura nie jest prosta, bo ci z Państwa, którzy już są w trakcie tych projektów, a widzę tutaj na liście, że i bardzo serdecznie witam tych z Państwa, którzy chociażby z nami realizujecie projekty KSeF-owe, to tamtych pól jest sporo, także to mapowanie na schemat ministerstwa wcale nie jest proste. Natomiast pocieszające jest to, że nie należy się spodziewać rewolucji technicznej żadnej, tak? Ewentualnie jakieś uproszczenia, tam gdzieś się pojawiała kwestia oznaczania faktury jako skam, gdzieś tam się pojawiła kwestia właśnie oznaczania, jaki pracownik fakturę pobrał i to są rzeczy bardzo dobre. Ja o nich jeszcze trochę więcej będę mówił w tej części informatycznej, natomiast od strony właśnie
jakiejś obawy, tak, czy ryzyka, że to wszystko do góry nogami zostanie obrócone, że lepiej się wstrzymać. I nie mówię tego w tym kontekście, że oczywiście zachęcam Państwa do kontynuowania projektów, bo jestem informatykiem, tylko rzeczywiście tak to brzmiało. Czyli brzmiało to rozsądnie, że nie wywracamy do góry nogami. Też między innymi podpadały teksty pod adresem właśnie tego, co powiedział Janek, czyli no, jeśli już ileś w to pracy zostało włożone, to się też równa pieniądze. No to nie wyrzucajmy tego do kosza, abstrahując od tego, że prawdę powiedziawszy, ja Państwu powiem z obserwacji tego, co my robimy i wdrożeń, które mamy i testów też, które żeśmy przeprowadzili, że to działa po prostu, tak? Oczywiście, że są jeszcze mankamenty, które trzeba poprawić, jak chociażby tam rozpoznawanie tych faktur zakupowych, ale to działa. Ewidentnie działa, zresztą dzisiaj też Państwu to pokażę, zresztą prawdę powiedziawszy kolejny raz, tak, bo te webinary ksefowskie, no to już mają naprawdę długą historię, co zresztą można łatwo znaleźć na naszych stronach czy na YouTubie. Dobrze, oddaję głos Janku. Jeszcze powiedz dwa słowa, a ja tutaj odpowiadam na pytanie, które padło na czacie. O, i teraz mnie, że tak powiem, zastrzeliłeś. No dobrze, już czekaj. Dobrze, dobrze, odpowiadaj. Ja, jeśli chodzi o tą kwestię zmiany schematu, to tutaj rzeczywiście zbyt wiele nie da się powiedzieć poza tym, co powiedziałem, ale to się tyczy nie tylko samego schematu, ale tam też padały różne pomysły odnośnie innych zmian, jak chociażby wizualizacja. Aczkolwiek wizualizacja niekoniecznie, jeśli miałaby być zmieniona, byłoby to coś złego, bo wizualizacja faktur jest prostszym tematem niż zmiany w schemacie samej struktury. Ale tutaj ministerstwo też jest niechętne, aczkolwiek tutaj raczej jest więcej, myślę, rozczarowania niż radości z tego powodu. Chociaż, chociaż no, to jest temat, który się bardzo szybko pojawił, bo ta wizualizacja po prostu jest brzydka, mówiąc tak między nami, więc nie jest zachęcająca. Tak? No to, co my żeśmy tam już jakiś czas temu zrobili, to w aplikacji żeśmy zrobili możliwość stworzenia własnego formatu, tak? No po to, żeby na przykład można było wysłać do naszych kontrahentów coś, co po prostu lepiej wygląda, po prostu jest bardziej przejrzyste. Tak? Już nie chodzi o to, czy to jest piękne, czy niepiękne, ale jeśli ktoś dostaje taką fakturę i wie, gdzie których informacji ma szukać, bo po prostu jest to łatwe do ogarnięcia wzrokowo, no to... I może być to zgodne z tym, do czego był dotychczas przyzwyczajony. Tak, dokładnie tak, o to chodzi. No dobrze, to mogę jedziemy. Już oddać głos. Tak, tak? Jest, tak jest, jedziemy dzięki, dalej, jedziemy dalej. Czym będzie faktura ustrukturyzowana? Ustawa w słowniczku w artykule drugim przewiduje, określa definicję faktury ustrukturyzowanej. Jest to szczególny rodzaj faktury elektronicznej wystawionej przy użyciu KSeF z przydzielonym numerem KSeF, tak? Numerem identyfikującym w KSeF. To przydzielenie numeru identyfikującego jest niezbędne dla zaistnienia faktury ustrukturyzowanej, to znaczy, że dopóki dany dokument nie ma przydzielonego numeru identyfikującego, a nie będzie go miał przydzielonego, jeżeli nie zostanie przesłany na KSeF i nie zostanie zwalidowany jako prawidłowy przez KSeF pod względem struktury, no, dopóty nie mamy do czynienia z fakturą ustrukturyzowaną, mamy do czynienia z jakimś projektem dokumentu, natomiast nie z fakturą. To oznacza, że w przypadku odrzucenia przez bramkę KSeF takiej faktury ze względu na brak zgodności ze schemą, de facto nie doszło do wystawienia faktury ustrukturyzowanej ani żadnej innej. Także nie jest to sytuacja, w której powinniśmy coś anulować, jest to sytuacja, w której powinniśmy zweryfikować, dlaczego faktura została odrzucona i wysłać ją ponownie. Jeśli chodzi o obecny, czyli ten fakultatywny system fakturowania, rozdzielone zostały możliwości stosowania KSeF przez wystawcę i przez odbiorcę. To znaczy, że jeżeli wystawca chce wystawić już dziś fakturę w KSeF-ie, może to zrobić. Jest do tego uprawniony, nie musi uzyskiwać zgody kontrahenta na dostarczenie mu faktury przez KSeF. Ponieważ faktura ustrukturyzowana jest fakturą elektroniczną, to powinien
uzyskać zgodę kontrahenta na stosowanie faktury elektronicznej jako takiej, czyli równie dobrze mogłaby to być zgoda dotycząca wysyłki mailem faktury w pliku PDF. Natomiast jeżeli ma być to, natomiast z perspektywy nabywcy, potrzebna jest osobna zgoda na odbieranie, na dostarczanie faktury ustrukturyzowanej poprzez KSeF. Także jeżeli nie odbierzemy takiej dedykowanej fakturą KSeF-owym zgody od kontrahenta, to nadal dostarczamy faktury poza KSeF, natomiast samodzielnie możemy podjąć decyzję jako wystawcy faktury, jako sprzedawcy towaru czy usługi o tym, że faktura będzie wystawiona w ramach KSeF. To, że takiej definiowanej, dedykowanej fakturom ustrukturyzowanym zgody od kontrahenta nie uzyskamy, nie wpływa na naszą możliwość wystawienia tej faktury. W systemie obowiązkowym po to właśnie poszła Polska po zgodę na tak zwaną derogację, czyli odstępstwo od dyrektywy, aby nie było potrzeby uzyskiwania zgody kontrahenta na stosowanie faktury elektronicznej. Tak? Także ta zgoda będzie dorozumiana i taki polski podatnik będzie mógł swoich kontrahentów fakturować w sposób elektroniczny z założenia. Tak? W zakresie, w jakim KSeF ten obowiązek nakłada, bo jeżeli będziemy mieli do czynienia z fakturami B2C, czyli tymi konsumenckimi, które nadal pozostaną wyłączone z systemu, no to w tym zakresie trzeba będzie stosować fakturę inną, czyli zwykłą elektroniczną, taką jak dzisiaj, czy papierową. Natomiast jeżeli te faktury konsumenckie zostaną włączone w system KSeF, wówczas również te faktury będziemy wystawiać za pośrednictwem platformy MFU. Jeśli chodzi o korzystanie już, tak, już wyobraźmy sobie, że nadaliśmy uprawnienia, zorganizowaliśmy na przykład ze wsparciem Hogard, wdrożyliśmy naszą organizację do stosowania KSeF-u. Co to dla nas oznacza? Bo tak jak wspomniałem, istotny jest ten numer identyfikacyjny KSeF, to znaczy faktura wystawiona będzie dopiero wówczas, kiedy zostanie skutecznie wysłana do KSeF-u, skutecznie wysłana, czyli zwalidowana jako dopuszczalna, czyli zgodna z konstrukcją schemy, tak żeby mogła się pojawić na platformie KSeF, tak żeby platforma KSeF mogła ją nadać, jej ten numer identyfikacyjny. Tak? To będzie ta wysyłka, będzie definiowała moment wystawienia faktury. Z perspektywy odbioru, moment otrzymania przez taką fakturę numeru identyfikacyjnego będzie traktowany jako moment otrzymania faktury. Także w odniesieniu do tych podmiotów, które będą korzystały z KSeF z perspektywy odbioru dokumentu, jak najbardziej w tym momencie, kiedy faktura trafi na KSeF, to już w tym momencie będzie traktowana jako odebrana, jako otrzymana przez kontrahenta, bo proszę Państwa, system KSeF dotyczy fakturowania, dotyczy przesyłania sobie, doręczania faktur, natomiast nie wpływa na prawo do odliczenia, to znaczy nadal mamy te same przepisy mówiąc o tym, że prawo do odliczenia powstaje wtedy, kiedy powstał obowiązek podatkowy, mówię o zasadzie ogólnej, po stronie sprzedawcy plus została doręczona faktura, z której można, na podstawie której można dokonać odliczenia, więc ten moment uzyskania przez fakturę ustrukturyzowaną numeru identyfikacyjnego będzie istotny z perspektywy momentu otrzymania i rozpoczęcia tego, czy zdefiniowania okresu raportowego, w którym można wykazać taką fakturę i tych trzech kolejnych okresów, w których można ją ująć bez potrzeby korygowania deklaracji. Oczywiście ja posłużyłem się sformułowaniem schemy, czyli tego wzoru elektronicznego udostępnionego przez MF. Tak? W tej chwili mamy schemę drugą, to co Jędrzej już mówił, MF nie przewiduje istotnych zmian w schemie na etapie teraz konsultacji, czy w wyniku tych konsultacji raczej zostaniemy przy niewielkich modyfikacjach. Tak, to ja się wtrącę. Można się spodziewać, myślę, schemy w wersji trzeciej, ale
jeśli coś takiego się zdarzy, no to prawdopodobnie po to, żeby tam dodać właśnie skam czy rolę pracownik, tak? A nie po to, żeby wywalić to do góry nogami, tak? Czyli krótko mówiąc, to dostosowanie powinno być nawet prostsze niż między wersją pierwszą a drugą, a tam było troszeczkę więcej zmian, więc tak, albo też w ogóle nie będzie. No ale jeśli ministerstwo mówi, że rozważa kwestię właśnie dodania kodu na skam czy rolę pracownika, przynajmniej takie wnioski widać wyraźnie, że dostrzegają potrzebę stworzenia, no to tutaj jakaś przestrzeń na tą schemę numer 3 się pojawia, ale mówię, to jest dodanie prostego jednego pola raczej, tak? Już odejdę. Chociaż zastanawiam się, czy ten kwestia skamu to bardziej kwestia funkcjonalności po stronie systemu, czy kwestii struktury, tak? Znaczy, chodzi o to, że trzeba oznaczyć tą fakturę, a żeby ją oznaczyć, no to trzeba mieć gdzie ją oznaczyć, tak? Dzisiaj po prostu w tej schemie nie ma miejsca, tak? Więc jeżeli firma chciałaby jakby dać informację ministerstwu, że hello, ale to jest coś nie tak, no to musi mieć gdzie od strony technicznej. I stąd jest ten właśnie łącznik między z jednej strony logiką, legislacją, a z drugiej strony technologią, tak? No bo legislacyjnie stwierdzamy, ok, masz prawo oznaczyć, a potem się przechodzi już na konkrety, czyli mówi się panu Jędrzejowi, panie Jędrzeju, chcemy to oznaczyć, no ale gdzie, tak? No i to gdzieś tam się pojawia przestrzeń na schemat trzeci. Tak jak wspomniałem, w momencie wysyłki faktury na KSeF, czy projektu faktury na KSeF, dojdzie do powstania faktury ustrukturyzowanej w sytuacji, w której zostanie jej nadany numer identyfikujący. A takiej faktury już nie będziemy mogli anulować, bo została wprowadzona do obrotu. Faktury, która zostanie odrzucona przez KSeF, też nie musimy anulować, bo jeszcze w ogóle nie jest fakturą, więc nie dochodzi do sytuacji, w której jest potrzeba czegoś anulowania, przynajmniej z perspektywy Skarbu Państwa, bo jeżeli trzeba ją anulować od strony wewnętrznej, no to trzeba, jeśli takie są przyjęte zasady działania u danego podatnika. Mają zniknąć noty korygujące i wyłącznym podmiotem uprawnionym do korygowania faktur, przynajmniej na dzień dzisiejszy, według obowiązujących przepisów, według uchwalonych przepisów, tych, które czekają na wdrożenie, na wejście w życie, wyłącznie sprzedawca ma móc korygować swoją wystawioną przez siebie fakturę w każdym elemencie, a zatem nie będzie not korygujących. Noty korygujące mogą pozostać w praktyce jako sposób notyfikowania wystawcy faktury o tym, że są jakieś błędy na fakturze, które wymagają poprawy, natomiast to już sprzedawca będzie musiał wprowadzić te zmiany do systemu KSeF, aby je odnotować. Takim szczególnym przypadkiem korekty będzie sytuacja, w której wystawiona faktura zostanie wystawiona na zły NIP. W takim przypadku MF wskazuje, trzeba będzie fakturę korygować do zera, bowiem podmiot, do którego ona była skierowana, w ogóle jej nie otrzyma. Nie dostanie jej na swoją skrzynkę KSeF-ową, albowiem faktura ta zostanie skierowana do podmiotu, choćby o innym adresie, o innej nazwie, ale z numerem NIP zawartym na takiej fakturze. I znowu, to sprzedawca będzie wyłącznym dysponentem tego, żeby skorygować ją do zera i wystawić nową, poprawną fakturę na prawidłowe dane do właściwego podatnika. Znikną duplikaty faktur, co wynika z okoliczności, że oryginał faktury będzie dostępny w KSeF-ie, a zatem nie będzie potrzeby, nie dojdzie do zniszczenia czy zagubienia oryginału dokumentu. Proformy nie znikną, proformy po prostu nie będą obsługiwane przez KSeF. Także jak najbardziej nadal w obrocie gospodarczym funkcjonować będą faktury proforma jako dokumenty, tak jak dziś, nie generujące jeszcze obowiązków podatkowych, natomiast nie będą obsługiwane przez platformę ministerialną.
Co z załącznikami? Ze względu na wydajność systemu, a to jest powodem audytu, tym głównym jawnym powodem audytu, to właśnie wydajność systemu, to już od początku było zakładane, że załączniki nie będą obsługiwane przez KSeF, a zatem to do podatników należeć będzie takie zorganizowanie swojego biznesu, aby faktury mogły być wiązane z dodatkową dokumentacją, bowiem faktura przyjdzie do podatnika przez KSeF, a załączniki trzeba będzie mu dostarczyć innym kanałem. Widzę, że zrobiłeś pauzę taktyczną. Zrobiłem, tak. Tak, to ja tutaj się włączę, bo to jest temat, który jest bardzo wdzięczny dla firmy informatycznej. Ministerstwo zrobiło taki ukłon i powiedziało, no to teraz tutaj jest miejsce na usługi i na rozwiązanie dla Państwa. Tak, popiszcie się. Znaczy tutaj akurat podejrzewam, że powód był prozaiczny, po prostu żeby przechowywać te wszystkie załączniki, to trzeba byłoby tak potężne rozwiązanie, znaczy po prostu storage mieć olbrzymi, tak, mówiąc krótko. Więc dlatego pewnie ministerstwo w tym kierunku nie poszło, aczkolwiek nie ma tam jakby żadnej myśli, żeby jak to pomóc czy usprawnić, tak, podatnikom. W związku z tym, no tak jak Janek powiedziałeś, tak, to zostaje zupełnie po stronie podatnika, czyli radź sobie sam. No i można to zinformatyzować, tyle mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o nasze rozwiązanie, no to po prostu to zrobiliśmy, tak, czyli w gruncie rzeczy nie jest to jakaś rzecz kosmicznie skomplikowana, tak, to nie jest jakiś robot i sztuczna inteligencja, po prostu trzeba zrobić mapowania, gdzie do określonej faktury w określony sposób jesteśmy w stanie wskazać systemowi, gdzie ma szukać załączników i gdzie ma szukać adresów mailowych, na które miałby na przykład wysłać te załączniki razem z fakturą. Więc to w aplikacji zdecydowanie można zrobić, my to mamy obsłużone, czyli krótko mówiąc to, co ministerstwo powiedziało, rób sobie, znaczy radź sobie podatniku sam, no to w myśl tej zasady taką obsługę, która jest potrzebna, zrobiliśmy, tak? Czyli krótko mówiąc, jak zostanie wystawiona faktura, jak otrzyma ona swój numerek KSeF, to wówczas w systemie tak zwany automat, mówiąc krótko, jest w stanie odnaleźć informacje dodatkowe, czyli załączniki do tej faktury, jest w stanie podłączyć tę fakturę i wysłać do kontrahenta, tak jak mówię, jeśli w systemie zawrzemy odpowiednie tabele mapowań, abstrahując, że one mogą być u Państwa w systemie ERP, bo bardzo często na kontrahencie tam może być ta informacja, chociaż nie zawsze jest to tak prosto, że jest wskazany adres e-mail do określonego NIP-u, tak? Bo mogą być różne faktury za różne biznesy, tak? Które prowadzi kontrahent i wtedy ta tabela mapowa jest trochę bardziej skomplikowana, tak? Czyli jeżeli faktura za usługi, to na ten adres e-mail, a jeżeli faktura za produkty, to na ten, a jeżeli za projekty, to gdzie indziej. No ale to już tak wchodzę w jakieś szczegóły, tak? Jest to wykonalne. No i tak niestety ministerstwo tutaj pewnie z racji na olbrzymi storage, jaki musiałaby mieć, to tego nie zapewnia. Jakie będą korzyści ze stosowania faktury ustrukturyzowanej? MF przede wszystkim wskazuje na to, że stosowanie KSeF będzie obok podpisania faktury podpisem kwalifikowanym czy przyjętego między danymi kontrahentami systemu wymiany EDI, zapewniać, KSeF będzie zapewniać autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury. A zatem to, co w odniesieniu do zwykłych faktur papierowych czy elektronicznych podatnik powinien sam zapewnić w odpowiedni sposób, organizując swój biznes, tak żeby zapewnić wiarygodną ścieżkę audytu między świadczeniem a dokumentem, to będzie przez KSeF zapewnione. Tak jak wspomniałem, brak konieczności przechowywania faktur, skoro będą deponowane na platformie KSeF. Faktury objęte KSeF-em nie będą ujmowane w pliku JPK na żądanie JPK-FA, natomiast ten JPK-FA nie znika, skoro część faktur będzie wystawiana nadal poza systemem KSeF. Przynajmniej z założenia, jeśli chodzi o dzisiejsze
jeśli chodzi o dzisiejsze faktury. Wreszcie, i mam tu na myśli choćby podatników zarejestrowanych do VAT w Polsce zagranicznych, nie posiadających stałych miejsc, tak? Stałego miejsca prowadzenia działalności. Te podmioty mogą wejść w CERT dobrowolnie, ale jeżeli w niego nie wejdą, no to będą wystawiać faktury na dotychczasowych zasadach i będą je ujmować w JPK FA. To, co jeszcze ma się zmienić, a co zostało wprowadzone przez jedną z reform Slim VAT, to zmiana podejścia do faktur korygujących. Tak? Dziś trzeba wiedzieć, w jakim okresie doszło do uzgodnienia z kontrahentem, ustalić ten moment dokonania uzgodnienia, żeby ująć fakturę w prawidłowym okresie raportowym. W odniesieniu do faktur ustrukturyzowanych, korygowanych w KSeF-ie, data wystawienia i data otrzymania to będą te momenty z perspektywy sprzedawcy i nabywcy, kiedy ujmują je w ewidencji. Natomiast powróci system dla pozostałych faktur, powróci system potwierdzania odbioru przez kontrahenta. A zatem wystąpi pewien dualizm również u podmiotów objętych KSeF. Jeżeli na przykład faktury konsumenckie nie zostaną objęte KSeF-em, tak? Więc na przykład będziemy mieli faktury KSeF-owe rozliczane, których korekty będą rozliczane w dacie wystawienia czy otrzymania, a jednocześnie będziemy mieli na przykład faktury konsumenckie, które będziemy musieli pilnować i pilotować, czy odebraliśmy potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta. To też jest jeden z tematów podnoszonych, ten dualizm systemów podnoszonych w trakcie konsultacji, choćby po to, żeby tego uniknąć i żeby możliwie dużo faktur w systemie KSeF znalazło się, jeśli nie obowiązkowo, to przynajmniej dobrowolnie, bo to pozwoli podatnikom podjąć decyzję, czy chcą w odniesieniu do swojego biznesu i faktur korygujących korzystać z KSeF-u, czy dostosować się do tego dualizmu i pilnować, czy na pewno faktura korygująca została przez kontrahenta odebrana, otrzymana. Mamy, to już się pojawiło dosyć dawno, można powiedzieć, jeszcze był postulat podnoszony na etapie jeszcze prac legislacyjnych nad obowiązkowym KSeF-em, a mianowicie kurs waluty. Wynikało to z tego, że fakturę uznaje się za wystawioną z momentem wysyłki do KSeF-u. No ale co w sytuacji, kiedy projekt faktury został stworzony wewnętrznie w firmie w dniu X, a wysyłka nastąpiła w dniu X plus 1, tak? Bo dopiero doszło do zaakceptowania faktury wewnętrznie, więc można było ją wystawić i wysłać na KSeF. Dochodziłoby do rozjazdu między datą wystawienia określoną na fakturze, tak? Tam, gdzie przepisy definiują, że mamy zdefiniować, wymagają, że mamy zdefiniować datę wystawienia faktury, no to jest ta data, kiedy tworzymy fakturę w systemie, tak? Wewnętrznym. Natomiast data wystawienia w KSeF-ie by się rozjeżdżała, a jednocześnie z przepisów wynika, że datą wystawienia faktury KSeF-owej jest data wysyłki, skutecznej wysyłki na KSeF. Wprowadzono przepis, taką można powiedzieć łatę, która pozwala na stosowanie kursu waluty w sytuacji, w której faktura jest wystawiana przed powstaniem obowiązku podatkowego. Pozwolono wystawiać taką fakturę, albo raczej pozwolono liczyć kurs, patrząc na datę wystawienia, tą wewnętrzną, kliencką, pod warunkiem, że wysyłka faktury na KSeF nastąpi kolejnego dnia, najpóźniej kolejnego dnia. Także wprowadzono pewną protezę dla tej sytuacji, natomiast jest to proteza jednodniowa. Więcej dni sprawia, że już nie działa i trzeba przeliczyć taką fakturę i wystawić ją wewnętrznie ponownie, tak żeby miały dobry kurs i wysłać ją terminowo, znowu w tym terminie najpóźniej kolejnego dnia na KSeF. Używanie faktur
poza KSeF, tak? Czyli na przykład przesyłanie i nabywcy zagranicznemu, który nie będzie musiał korzystać z polskiego KSeF-u, będzie wymagało oznaczania faktur strukturyzowanych kodem QR. Myślę, że Jędrzej tutaj być może o tym kodzie powie coś więcej, natomiast dość powiedzieć, że w trakcie konsultacji padła data około połowy marca na przedstawienie projektu przepisów, czy zmiany w przepisach projektowanych, żeby biznes mógł się przygotować, czy Hogart mógł się przygotować, jak właściwie ten kod QR ma wyglądać, czy jak może wyglądać, tak? Bo na ten moment jest to, jeszcze nie są to przepisy uchwalone, są na RCL-u, Rządowym Centrum Legislacji, ale mają również podlegać zmianom. Tak, znaczy te projekty się pojawiły już jakiś czas temu, ale my mamy taką zasadę nie zwlekać, aż zostaną zakończone te prace, dlatego że mamy też z tym doświadczenie już, że pewna myśl przewodnia i pewna struktura główna, tak bym to ujął, ona się raczej nie zmienia. W związku z tym spokojnie firma informatyczna, no już tutaj tak nie chcę górnolotnych słów używać, że zmyślna czy bystra firma informatyczna, ale prawdę powiedziawszy tak trochę się uśmiecham pod nosem, ale no jest to po prostu możliwe, tak, żeby zacząć taki development wcześniej. My ten kod QR mamy już wdrożony, tak, w tej wersji, w jakiej to można na dzień dzisiejszy zrobić. Jeśli będą jakieś zmiany, aktualizacje i poprawki, no to po prostu będzie nam znacznie szybciej to wprowadzić, niż jakbyśmy zaczynali od zera. Zresztą to samo się tyczy różnego rodzaju innych rozwiązań, tak? Więc jak powstaje projekt, no to już ktoś się nad tym napracował dość sporo i raczej nikt nie wypuszcza takiego projektu, jeśli to jest w powijakach totalnych. W związku z tym, tak jak mówię, my tutaj spokojnie czekamy. Zresztą to samo się tyczy chociażby tam tokenów i certyfikatów, tak? Gdzie my tak naprawdę certyfikaty obsługujemy już od lat, więc jak ministerstwo zmieni, no to będziemy potrzebowali chwilę czasu, żeby się przepiąć na certyfikaty. Także tutaj od strony informatycznej, właściwie to ja odbieram całe te konsultacje jako takie, przynajmniej z naszej strony, tak? No bo gdzieś tam zawsze pojawia się i każdego, u nas też, taka się obawa, że przyjdzie nowa władza i do góry nogami wszystko wywali, więc ja jestem taki uspokojony, że jak gdyby ten szum medialny, jakoś tam walka polityczna, to wszystko jak gdyby jest jedno, a gdzieś tam zdrowy rozsądek wygrywa, przynajmniej z mojej obserwacji. Już oddaję Ci głos. Dzięki. Jeszcze jeden z takich obowiązków, które mają się pojawić i które są, myślę, że doniosłe dla sposobu prowadzenia biznesu i ułożenia procesów wewnętrznych, to obowiązek wskazywania identyfikatora faktury, czyli tego identyfikatora KSeF przy płatnościach. Tak? Czy to będzie identyfikator pojedynczej faktury, czy to będzie identyfikator zbiorczy, możliwy do wygenerowania w KSeF dla określonej puli faktur, to przy realizacji płatności trzeba będzie się nim posłużyć. Ja tu kiwam głową, szukam pauzy taktycznej. Jeszcze moment. Co istotne, również jeśli to nie nabywca, ten wskazany na fakturze będzie dokonywał płatności za fakturę. Także tutaj czy to branża, powiedzmy, faktoringowa, czy to sytuacja w grupie podmiotów, gdzie inny podmiot z grupy dokona płatności, dokona zapłaty za towary czy usługi nabyte przez inny podmiot, przez spółkę siostrzaną, jeżeli mówimy o takiej grupie lokalnej, polskiej, to w tych sytuacjach również ten podmiot trzeci będzie musiał identyfikować płatność poprzez wskazanie numeru KSeF danej faktury czy faktur, wówczas identyfikatora zbiorczego. To jest obowiązek, który miał być troszkę przesunięty w czasie w stosunku do wejścia obligatoryjnego KSeF, więc zapewne ta sama logika może funkcjonować w przypadku przesunięcia wejścia w życie KSeF i odpowiedniego przesunięcia wejścia w życie tego obowiązku identyfikowania płatności. Natomiast to będzie dotyczyło nie tylko
to przesunięcie w czasie miało dotyczyć standardowych płatności, natomiast płatności realizowane w mechanizmie podzielonej płatności MPP, split payment, miały wejść w życie szybciej i tam po prostu zamiast wskazywania numeru faktury w tytule przelewu, znaczy w formatce przelewu, miał się pojawić szybciej, czyli zgodnie z tym, jak wejdzie obligatoryjny KSeF, identyfikator faktury w KSeF. Taktycznie wyczułem. Tak, wyczułem pauzę. Już uzupełniał od strony informatycznej, technicznej. Tak, rzeczywiście, o co chodzi? No chodzi o to, że jak generujemy płatności, to chodzi o to, że ministerstwo chciałoby wiedzieć, za co te płatności idą, tak? No i jasne jest, stary znany temat, czyli mamy faktur 100, w systemach bankowych miejsca, tak, na wpisanie tych 100 faktur nie ma. To w wielu branżach, prawda, w najmie powierzchni i tak dalej, więc tam po prostu trzeba wpisać te numery faktur, a żeby to uprościć i żeby można było jasno zidentyfikować, że płatność była za 100 faktur, no to skoro one wszystkie są w jednej paczce płacone, to trzeba tym fakturom w systemie tak naprawdę przydzielić ten identyfikator i ten identyfikator również wysłać do ministerstwa, żeby ministerstwo wiedziało, za co jest płacone. No i stąd jest praca nad wprowadzeniem takiego identyfikatora, bo jeśli by ministerstwo chciało nas, czy firmy, tak, zmusić do płacenia za faktury według nomenklatury KSeF, to by się zmieściły 3, tak, numery KSeF. Więc stąd też cała ta... I tutaj się pojawiła data 18 marca. Była taka deklarowana, że 18 marca powinna się pojawić specyfikacja techniczna, w jaki sposób właśnie ten identyfikator ma być od strony technicznej obsługiwany. I wówczas będziemy wiedzieć więcej, no ale rzeczywiście raczej należy się spodziewać, że będzie to, przynajmniej z tych deklaracji wstępnych, że to będzie na późniejszym etapie, tak? Czyli najpierw KSeF, a potem pracę nad tym jeszcze dopracowaniem techniki w zakresie tegoż identyfikatora. Tam też się właśnie pojawiały tematy związane z właśnie odszyfrowywaniem chociażby, tak, tego identyfikatora, jak to jest dla wielu faktur tej informacji, tak, więc to no, jeszcze chwila z tym tematem, zanim on będzie rozszyfrowany, że tak powiem. Tak, natomiast to, co jeszcze padło w konsultacjach, to fakt, że ministerstwo nie rezygnuje z tego pomysłu i będzie on utrzymany. Także to też jest, no, pokazuje kurs, tak jak Jędrzej mówił, że tutaj pewne rozwiązania, mimo zmiany władzy, nie będą zarzucone. KSeF, jak zapewne Państwo wiecie, ma mieć możliwość funkcjonowania również w przypadku awarii czy niedostępności, również z perspektywy sytuacji prywatnej, można powiedzieć, wewnętrznej, subiektywnej podatnika, to znaczy system jako taki będzie działał, natomiast dany podatnik ma problem, wówczas co do zasady trzeba będzie takie faktury wystawione poza KSeF załadować do KSeF, aby nadać im numer identyfikujący. Tutaj pojawiają się daty, 7 dni na to załadowanie faktur, jeśli była awaria, lub jeden dzień roboczy, jeśli to był sytuacja wewnętrzna podatnika. W pewnych przypadkach może dojść do tego, że w ogóle nie trzeba będzie tych faktur ustrukturyzowanych załadować. To, co tutaj chciałbym zwrócić uwagę, to tylko tyle, że w konsultacjach MF deklaruje, że nie będzie uwspólniał tych dat, tak? To znaczy 7 dni tu, jeden dzień tu, zostają przy tym, nie chcą tego modyfikować, uważają, że jest to adekwatne do potrzeb biznesowych podatników. Kary pieniężne. Kary pieniężne mają być wyłączną sankcją za niewystawianie faktur wtedy, kiedy jest obowiązek ich wystawienia poprzez KSeF. Kary pieniężne mają do tego służyć, aby wymusić na podatnikach stosowanie KSeF-u, natomiast nie będą to sankcje karne skarbowe. Co jeśli, co by można powiedzieć na temat samej struktury, tak? Na temat samej
schemy. Co ważne, Polska, kiedy początkowo złożyła wniosek o deregulację, wskazywała, że chce również odstępstwa od zakresu danych na fakturach. Potem zmodyfikowała swój wniosek, wyrzucając ten element z zakresu wniosku, co świadczy o tym, że Polska nie modyfikuje, czyli faktury wystawiane w Polsce mają mieć dokładnie te same obowiązkowe pola, jak mają każde, jak mają faktury w każdym innym kraju podlegającym pod harmonizację dyrektywy VAT. Natomiast pewne pola, mają, które są nieobowiązkowe, mają postać pól opcjonalnych czy fakultatywnych w schemie, co może oznaczać, że jeżeli będziemy chcieli posłużyć się terminem płatności, to określić termin płatności, no to żeby określić ten termin płatności na fakturze z wykorzystaniem pól struktury, to trzeba będzie to zrobić w określony sposób. I na przykład w konsultacjach podniesiono, że problem jest wtedy, kiedy w terminie płatności chcemy wskazać opisowo 14 dni od otrzymania faktury, a schema nadal wymusza podanie daty dziennej, której nie potrafimy de facto zdefiniować, jeśli mówimy o fakturze chociażby doręczanej poza KSeF-em. Tak? Także KSeF nie służy wprost, albo można powiedzieć, że nie nakazuje podawania większej liczby danych na fakturze niż to było dotychczas obowiązkowe, natomiast pośrednio może do tego dojść w sytuacji, kiedy chcemy podać pewne dane na fakturze, a struktura schemy wymusi uzupełnienie ich o inne dane, wówczas może się zdarzyć, że jednak schema sama, nie przepisy VAT-owskie, ale schema wymusi podanie danych w określony sposób i w określonej liczbie tych danych, czy jakości tych danych, tak? Tak? Pauza taktyczna. Ja tylko nawiążę tutaj, ja nie chcę też przeciągać za bardzo, bo mamy dość dużo jeszcze tak naprawdę tematów, a czas goni. Też Państwo, żebyście nie przysnęli. Dodam tylko tyle, że tak, tutaj jest tak, że dzisiaj ta schema, jeśli chodzi o pola opcjonalne lub fakultatywne, to jeszcze zbyt wiele nie wymusza, tak? Ale tak jak Janek mówi, skoro są, to jest 580 pól, skoro one są, to można się spodziewać, że ten KSeF będzie rozbudowywany, a przynajmniej technicznie ma takie możliwości, żeby go dalej mocno rozbudować. No jest rozwojowy, krótko mówiąc, tak? Z punktu widzenia ministerstwa, żeby zbierać znacznie więcej informacji, no jak chociażby kwestie numerów umów, warunków dostawy właśnie. No jest sporo tutaj takich rzeczy. Dla transportu też dużo i klienci mają z tym problem, tak? Czy wypełniać, czy nie wypełniać te pola. Natomiast gdzieś tam tym wyznacznikiem jest, że że powinny być te dane, no, które po prostu z innych przepisów wskazane są jako obowiązujące. Tak? Natomiast nie ma wątpliwości. Tak, rzeczywiście, natomiast rzeczywiście to wzbudza właśnie, no bo jeżeli jest opcjonalne czy fakultatywne, to czy powinno być uzupełnione, czy nie. Tak? I to jest jakiś tam problem wdrożeniowy, gdzie ten mapping trzeba przejrzeć. Tak, czyli te pola opcjonalne to te, które są obowiązkowe w określonych przypadkach, na przykład w przypadku faktur na potrzeby celne powinny być podane warunki Incoterms. No i wówczas mamy obowiązek podania tych warunków Incoterms w zgodzie z tym, jak struktura na to pozwala. Tam, gdzie mamy pola fakultatywne i możemy podjąć samodzielną decyzję, no to znowu pytanie, czy z naszymi kontrahentami, z jednymi tak, z innymi inaczej jesteśmy umówieni co do treści faktur, trzeba byłoby to... Ja tutaj wtrącę się, czy wymuszę pauzę taktyczną. Bardzo ważny temat, dlatego że pola opcjonalne z punktu widzenia informatycznego są opcjonalne, czyli można ich nie wpisać, tak? I właśnie tutaj się zasadza taki języczek uwagi, tak? Ale mamy określony rodzaj działalności, na przykład właśnie branża transportowa, no i właśnie wtedy musimy pamiętać o tym, że pomimo tego, że technicznie tego nic nie wymusza,
no to z litery prawa wynika, że powinniśmy te pola uzupełnić. To jest taki bardzo ciekawy temat właśnie, który warto jest zaznaczyć. To oznacza tylko tyle, że mimo, że struktura nie wymusza z założenia, no to państwo, znając swój biznes albo rozważając to, czego przepisy od państwa biznesu wymagają, musicie wiedzieć, musicie zdefiniować, że akurat w tym obszarze te pola są jednak obowiązkowe nie z perspektywy struktury, ale z perspektywy prawa. O dacie wystawienia mówiliśmy, tak? O dacie skutecznej wysyłki do KSeF-u. O tej różnicy między datą wystawienia wskazaną na fakturze w polu data wystawienia, a datą wystawienia w rozumieniu wysyłki do KSeF-u. Mówiliśmy o kursie waluty, mówiliśmy, więc nie będę do tego wracał. O dacie otrzymania faktury mówiliśmy. W sytuacji, w której faktura jest otrzymana przez KSeF, to jest to ta data nadania identyfikatora, natomiast w przypadku faktur otrzymywanych poza KSeF, no więc to faktyczna data otrzymania przez kontrahenta będzie tą datą otrzymania faktury. I wątpliwości, mam nadzieję, że te przykłady, które tutaj poruszam, będą dla Państwa pomocne w przygotowaniach do działalności pod KSeF-em. Wysłanie faktury na KSeF versus wysłanie faktury PDF mailem do klienta. Tak? Więc jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której mamy do czynienia z polskimi podatnikami, no to ten wystawca jest obowiązany do wystawienia w KSeF-ie. Fakturę ten odbiorca odbiera ją również z wykorzystaniem KSeF-u. Więc wysyłka równoległa mailem nie będzie już generować na przykład po stronie, po pierwsze, dodatkowego prawa do odliczenia, bowiem tylko ta faktura KSeF-owa to prawo do odliczenia da. Moment otrzymania tej faktury w KSeF-ie będzie istotny, a nie moment otrzymania faktury, tego obrazu faktury mailem. Natomiast jeśli będziemy mieli do czynienia na przykład z kontrahentem zagranicznym, no to dla niego ta istotna będzie data otrzymania faktury poza KSeF-em. Tak? Jeżeli te faktury konsumenckie zostaną w obecnym kształcie, czyli wyłączone spod KSeF-u, no to moment otrzymania faktycznego przez konsumenta faktury będzie dla niego miał znaczenie, nie moment wystawienia faktury w KSeF-ie przez sprzedawcę. Tutaj w konsultacjach podnoszone jest również to, że ministerstwo powinno zdefiniować czy wyjaśnić tak podatnikom, jak i urzędom skarbowym, jak podejść właśnie do tych równoległych faktur wysyłanych, tych obrazów faktur wysyłanych mailem, żeby uniknąć zarzutu, że doszło do podwójnego wystawienia faktury, raz w KSeF-ie, raz poza KSeF-em. Ustawa posługuje się takim pojęciem jak użycie faktury poza systemem KSeF. Myślę, że tą drogą pójdzie ministerstwo, wskazując, że tym dokumentem, który jest istotny, jest ta faktura w KSeF-ie. Natomiast no, myślę, że w niejednym przypadku organy mogłyby chcieć twierdzić, że doszło do podwójnego zafakturowania, a zatem podatnik nie ma, nabywca nie ma prawa do odliczenia, tak? Skoro jest dokument podwójnie wystawiony. O tym wysyłaniu faktury kilka dni później i dacie faktury mówiliśmy, tak? Istotna jest data wysyłki. Jeśli ona będzie kilka dni później, nastąpi kilka dni później niż data sporządzenia dokumentu w systemie wewnętrznym podatnika, no to trzeba będzie taką fakturę być może na przykład przeliczyć, jeśli chodzi o przyjęty kurs waluty. Posiadanie stałego miejsca prowadzenia działalności. Ministerstwo deklaruje w konsultacjach, że stworzy taki podręcznik dla podatników, podręcznik stosowania KSeF-u i również ze szczególną dedykacją dla stałego miejsca prowadzenia działalności, żeby podatnicy sprzedający, kupujący, posiadający to stałe miejsce lub nie posiadający stałego miejsca wiedzieli, czy i kiedy muszą stosować KSeF. Przepisy mówią o stałym miejscu prowadzenia działalności,
nawiązuję tutaj do tego slajdu i tego, czym jest centrum kosztowe, no więc w sytuacji, w której dany podatnik zagraniczny posiada w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, ale ono nie jest sprzedażowe, tak? Ono nie służy generowaniu biznesu, ono jest wsparciem jakimś takim tak zwanym back office'em, wsparciem dla podstawowej działalności prowadzonej gdzie indziej, to również może być stałe miejsce prowadzenia działalności i faktury wystawiane na rzecz takiego podmiotu również mogą być wystawiane i doręczane przez KSeF. Mamy szczególną regułę dla paragonów z NIP do 450 zł. One według obecnie uchwalonych przepisów mają zniknąć z początkiem 2025 roku. Myślę, że podobne rozwiązanie będzie zachowane na etap ten po konsultacjach, żeby podatnicy zaprzestali wystawiania tych paragonów z NIP jako faktur uproszczonych, a wystawiali w takiej sytuacji jednak fakturę poprzez KSeF. Zaliczki na wydatki służbowe pracowników, czyli pytanie, jak wiązać sprzedaż dokonywaną przy kasie dla pracownika firmy z KSeF-ową fakturą, która powinna w takim przypadku być wystawiona. Tutaj w konsultacjach padła możliwość, aby posługiwać się kasą fiskalną w trybie niefiskalnym i wydawać dokument niefiskalny zamiast dokumentu fiskalnego, tak żeby móc taki dokument niefiskalny wiązać z fakturą KSeF-ową. Pojawiła się idea jednak zmiany schemy w tym zakresie i umożliwienia dodania rodzaju pola, czyli pole 3, czyli wskazanie, kto oprócz wystawcy i nabywcy uczestniczy w tej transakcji, możliwości wskazania tam pracownika, aby taka faktura KSeF-owa jasno definiowała, kto faktycznie nabył ten towar czy usługę, który pracownik, tak żeby wewnętrznie firma nabywca poradziła sobie z przypisaniem tej transakcji do odpowiedniej osoby w firmie, do odpowiedniego działu kosztu. A czy podatnik ma prawo do odliczenia z faktury wystawionej i otrzymanej poza KSeF, jeśli powinna być wystawiona i otrzymana w KSeF? Przepisy nie wprowadzają zmian w tym zakresie. Nie jest to w mojej ocenie sytuacja objęta zakazem odliczenia. Jest to sytuacja natomiast sankcjonowana przez kary pieniężne po stronie wystawcy. Natomiast z perspektywy nabywcy taka faktura w mojej ocenie jak najbardziej daje prawo do odliczenia. Myślę, że to również będzie przedmiotem podręcznika KSeF dla podatników. I w ten sposób, proszę Państwa, doszliśmy do części techniczno-informatycznej. Strategicznej. Do części o strategicznym znaczeniu, to prawda. Nie, mówię o pauzie strategicznej, odwołując trochę do pana doktora Bartosiaka, który właśnie mówi tam o takich kwestiach strategicznych, tam się pojawia pauza strategiczna, więc ja tutaj idąc właśnie tym śladem takiego słownictwa, powiedzmy sobie takiego eleganckiego, mądrego, akademickiego, to właśnie mówię, że następuje pauza strategiczna na część techniczną. Dobrze, proszę Państwa, to żeby nie przedłużać, bo Państwo też macie swoje obowiązki, żeby Państwa nie zamęczyć, to ja już przechodzę szybciutko do tej części technicznej. W tej części technicznej jest krótkie podsumowanie tych elementów, o których już tutaj też częściowo mówiliśmy, ale takie podsumowanie właśnie konsultacji sensu stricte od strony technicznej, tak? Czyli kiedy w takim razie termin wprowadzenia KSeF, tak? No niestety nie ma w tym momencie wyraźnej deklaracji kiedy, ale na pewno było postulowane przez biznes, żeby to było co najmniej 6 miesięcy przed wprowadzeniem ostatecznym, żeby była decyzja co do tego, jaka jest ostatecznie legislacja i jaka jest struktura właśnie schemy, czyli żeby tego już potem nie ruszać i żeby biznes się nie bał, że zainwestuje pieniądze, a potem będzie musiał coś przerabiać. No oczywiście były postulaty, żeby to nie był 1 stycznia 2025, ponieważ no to jest zawsze trudny czas dla każdej firmy, 1 stycznia, czyli krótko mówiąc zamknięcie miesiąca, a w szczególności zamknięcie roku,
No i żeby to się nie nakładało na terminy JPK CIT czy CSIRE, tak, które ma być też wprowadzane. Więc tutaj taka była prośba od strony biznesu. To, co wspominałem już w trakcie tej części prawnej, jankowej, to to, że tokeny mają być zamienione na certyfikaty. Technikalia, sensu stricte. Z naszego punktu widzenia to nie ma znaczenia. Jak się pojawi specyfikacja, to zamienimy tokeny na certyfikaty, ale jest to zmiana, tak? Więc tam ci z Państwa, którzy mają już jakieś swoje rozwiązania, czy swoich informatyków, którzy się tym zajmują, to trzeba mieć to w pamięci, że taka zmiana nadchodzi, no jest zadeklarowana wyraźnie. Kolejna rzecz to były pytania, tak, dotyczące wydajności. No i tutaj nie było jakichś konkretów, tak? Była mowa o tym, że ministerstwo oczekuje na feedback z właśnie biznesu, żeby właśnie testowo zaczynać działać, żeby uruchamiać i tak dalej, i tak dalej. Konkretów żadnych nie było, jeśli chodzi o to, czy ministerstwo testuje, czy nie, jakie są wyniki tych testów. Przynajmniej ja się nie dosłuchałem. Natomiast od naszej strony mogę powiedzieć, że my testujemy, przeprowadzaliśmy testy na różnych wolumenach danych i mamy już swoje obserwacje. Oczywiście ci z Państwa, którzy nas śledzą i są na różnego rodzaju webinarach naszych, to już Państwo widzieliście, że wielokrotnie pokazywaliśmy system. Dzisiaj też postaram się go szybciutko pokazać, bo czas goni. Natomiast jeszcze na chwilę tutaj udostępnię ekran Państwu i pokażę Państwu nasz dokument wewnętrzny z testów, żeby nie mówić, nie być gołosłownym, tak? Bo ponieważ mówię, że testy przeprowadziliśmy, to warto jest się tutaj odwołać do wyników tych testów. Tylko jedna sekundka, niech ja sobie odnajdę jeszcze momencik, gdzie ja tutaj mam ten dokument. O, tutaj jest, dobrze, to już jeszcze raz robimy udostępnienie ekranu. W razie gdybyście Państwo, gdybym ja mówił, że udostępniam ekran, tak, aby się to nie udało, bo czasami jakieś chochlki bywają, to prosiłbym Państwa o jakąś reakcję, tudzież Janka. Dobrze, ale to tak... Widać. Super, dziękuję. To tylko tutaj podsumowanie, tak, bo tak jak Państwo widzicie, ja mogę zmniejszyć ten ekran, zobaczycie Państwo tutaj jakby... taką część techniczną naszego dokumentu. Testy były różne, na różnych środowiskach. Testy były różnych technologii komunikacyjnych. Tak czy inaczej, podsumowanie mamy tutaj na czerwono. Ja specjalnie to wytłuściłem, tak? I na czerwono tutaj narysowałem, czy też wyboldowałem i tak dalej. Czyli sumarycznie, jeśli chodzi o wyniki naszych testów, to niezależnie od tego, czy wolumen był tam 1000 faktur, 22 tysięcy, 44 czy 88, tak, czyli za jednym zamachem po prostu uruchomiliśmy proces 88 tysięcy faktur i próbowaliśmy wysłać na KSeF i patrzyliśmy, tak, zatka się, nie zatka się, pójdzie, nie pójdzie, czy się wywali, co się będzie działo, tak? No więc wyniki naszych testów są takie, że przeszło. Aha, co jeszcze warto dodać? To, że nasza baza była, że tak powiem, upchana, tak? To znaczy to nie była baza czysta, na której nic nie było, tylko te 88 tysięcy faktur, to była baza, która miała 600 tysięcy rekordów, więc to trochę tych danych tam było, tak? To też ma wpływ po prostu na prędkość przetwarzania danych, tak? Więc przy takiej bazie i przy 88 tysiącach rekordów, tak na dobrą sprawę, to niezależnie od tego, jak dużo rekordów było, tak jak Państwo widzicie, to przepływ jest około 8 czy tam od 7 do 10 dokumentów na sekundę jest przetwarzane przez KSeF-a, przynajmniej takie są wyniki naszych testów, o może tak, tak? Nie powinienem mówić, że tak jest, tylko że podczas naszych testów tak było, tak? Czyli na przykład import czy wysyłka 100 tysięcy faktur na KSeF-a według naszych testów powinna trwać poniżej 3 godzin. To tyle, jeśli chodzi o nawiązanie do wydajności, do wolumenów, do tych obaw, które się tam pojawiały, bo tak jak mówię, jakieś my konkrety mamy w tym zakresie. Jeśli chodzi o tryb awaryjny, niedostępność systemu, tutaj było postulowane, tak, że powinno coś ministerstwo z tym zrobić, żeby uszczegółowić, bo do tej pory się pojawiały różne informacje na ten temat, tutaj Janek też przypominał, tak, że mamy tam jeden dzień, 7 dni, 14,
Natomiast od strony informatycznej pojawia się pytanie, no dobrze, ale skąd my mamy wiedzieć w ogóle, że cokolwiek się wydarzyło, że jest jakiś problem, a tym bardziej, że to jest problem na przykład po stronie ministerstwa, bo to ministerstwo mówiło do tej pory, że będzie komunikat. No ale to co, mamy śledzić ten komunikat na stronie? Od strony informatycznej powinien być tak zwany web service, tak? Czyli ministerstwo powinno technicznie wysyłać komunikat, czy też udostępniać taki komunikat od strony informatycznej, żeby można było sprawdzić, czy jest problem na portalu KSeF, czy na platformie KSeF-owskiej Ministerstwa Finansów, czy też nie. No i będzie to rozważane, więc możemy się spodziewać, że może coś w tym obszarze się też wydarzy. Był też postulat, który mówił o tym, że jeżeli będzie słaba wydajność, to również gdzieś powinna być na ten temat informacja, tak? No bo jeżeli, dajmy na to, chcemy wystawić właśnie 100 tysięcy faktur i nagle system się spowolni, to też jest rodzaj dla nas jako biznesu problemu potencjalnego, który może spowodować, że się nie zamkniemy, tak? W okienku tam tych 24 godzin. Co prawda nasze testy wskazują, że raczej takich obaw nie ma, ale tak czy inaczej to było poruszane i omawiane na spotkaniu. Identyfikatory płatności, to już mówiliśmy tutaj z Jankiem, 18 marca ma być specyfikacja, jeśli chodzi o identyfikatory płatności, ale tak czy inaczej to jest raczej temat, który będzie się rozwijał równolegle i pewnie będzie gdzieś tam uruchamiany po tych głównych pracach w zakresie KSeF-a. Pojawiała się też informacja tam, jeśli chodzi o branżę paliwową i zdaje się medialną, tak? To jeżeli chodzi o limit ilości pozycji, żeby była możliwość więcej niż jest do tej pory, oraz o dodatkowe kodyfikacje. Te dodatkowe kodyfikacje, to jest sporo tutaj różnych takich potrzeb, które się pojawiają biznesowo. Zresztą tak naprawdę ten skam, no to jest jakiś rodzaj kodyfikacji, tak? Jeśli chodzi właśnie o rolę pracownik, tak? To też są. No też tak czy inaczej to jest jakiś rodzaj kodyfikacji. My żeśmy zresztą w naszym KSeF-ie to wprowadzili, zaraz to Państwu pokażę, no bo te potrzeby biznesowe już od dawna są, w związku z tym my żeśmy na to wprowadzili własne pola, więc jeśli by ministerstwo znalazło miejsce w schemie na te pola, no to z naszego punktu widzenia nic trudnego już nie jest, żeby to jedno z drugim zmapować, bo my już taką przestrzeń w aplikacji żeśmy przewidzieli na nasze na potrzeby państwa, tak, na potrzeby biznesu. No i ostatnia rzecz, to też to, co wspominaliśmy, tak, wizualizacja faktury, tak, jeśli chodzi o wizualizację, to też już żeśmy o tym dawniej pomyśleli, bo nie podobał nam się ten format, mówiąc krótko, i naszym klientom, dlatego my żeśmy taką własną wizualizację już przewidzieli, tak. Ja tutaj też udostępnię ekran, żeby przejść do aplikacji i parę tych rzeczy pokazać. Jeśli chodzi o wizualizację, ja tutaj też mam taki przykład, zresztą już notabene z tym kodem QR, no tak jak Państwo widzicie, no faktura może być przejrzysta, tak, elegancka i poukładana. My mamy dużo doświadczeń, jeśli chodzi o pracę z naszymi klientami, więc wiemy, że no taki format po prostu ustrukturyzowany, powiedzmy to nie jest ustrukturyzowany, albo powiedzmy po naszemu ustrukturyzowany, tak, no jest bardziej przejrzysty, sprzedawca, nabywca, szczegóły faktury, pozycje i tak dalej, no żeby to było po prostu tak poukładane, że ktoś, kto tą fakturę dostanie, to wie, gdzie ma patrzeć, tak? Natomiast no, żeby to nie było takie bardzo techniczne, a od strony wizualnej dla użytkownika zabałaganione, jak to trochę teraz wygląda, tak na dobrą sprawę. Dobrze, to jeżeli chodzi o wydajność, przepraszam, jeżeli chodzi o wizualizację, natomiast jeśli chodzi o kodyfikację, ja się przełączę jeszcze szybciutko na nasz serwer, na aplikację. Ja już tu mam aplikację otwartą, tak? To jest nasz serwer Hogarth KSeF, który służy do komunikacji z portalem Ministerstwa Finansów. Jest to serwer, który pracuje sobie w tle całkowicie automatycznie, czyli jeżeli go tutaj odpowiednio skonfigurujemy, tak? Czyli wgramy sobie tutaj tokeny, czyli w części systemowej wprowadzimy podmioty, tak? Bo to, co bardzo ważne, to możemy tutaj z poziomu naszego serwera obsługiwać wiele podmiotów, czyli krótko mówiąc możemy ustawić komunikację, gdzie wiele państwa działalności, wiele biznesów, żeby się skomunikować z KSeF-em, tak, to robi to w sposób scentralizowany przez nasz serwer Hogarth KSeF, tak, czyli zarówno wysyłamy faktury, jak i odbieramy numery KSeF, wysyłamy do państwa systemu ERP i z drugiej strony kolekcjonujemy, tak, czy zbieramy faktury zakupowe i możemy je dalej uruchamiać
czy wkładać, tak, do państwa systemów ERP, czy najczęściej do systemów workflow. Abstrahując, że własny system workflow też mamy, więc możemy to kompleksowo KSeF-a razem z systemem workflow wdrożyć. To są bardzo częste przypadki teraz projektów, które dla klientów realizujemy. Jeśli chodzi natomiast też o tę wysyłkę tych faktur sprzedażowych, to system jest tak skonfigurowany, że my możemy, jak sobie tutaj wejdziemy, stworzyć mnóstwo szablonów komunikacji. Tak? Możemy pobierać dane z JD Edwardsa, możemy z Microsoft Business Central pobierać faktury z IFS-a, możemy pobierać z Infora, Sun Systems. Tak? Tutaj nie ma jak gdyby żadnych oporów. Mamy też API, więc możemy tak naprawdę, państwo tak mogą tak na dobrą sprawę przygotować zestaw danych i za pomocą dokumentacji połączyć się z naszą platformą po to, żeby te faktury można wysyłać. Jest też proces na przykład z Excela. Zresztą jest samo rozwiązanie, które się nazywa KSeFcio, pieszczotliwie nazwaliśmy, bo jest to małe rozwiązanie dla tych firm, które na przykład mają faktury, mogą faktury przygotować czy wyeksportować sobie do Excela. No i wówczas tak naprawdę można taki mechanizm przygotować, że system po prostu sam te faktury pobierze. Ja już to kiedyś państwu też pokazywałem na którymś webinarze, tak? Możemy sobie utworzyć taki katalog transferowy, do którego jeżeli wrzucimy Excela z fakturami, ja już kiedyś tego Excela państwu pokazywałem, ten schemat tutaj, który mamy przygotowany, ja już tutaj wprowadziłem jakieś faktury przykładowe, które mają tutaj wszystkie uzupełnione dane. Jeśli te dane sobie uzupełnimy, jak gdyby struktura jest całkowicie gotowa i przygotowana, więc jeżeli tylko w tych kolumnach, tak, wylądują odpowiednie informacje, jeśli chodzi o nasze faktury, terminy płatności, tu mamy kolejne zakładki, tak, numery rachunków bankowych i tak dalej, więc jeżeli te dane w tym układzie wylądują w Excelu, no to potem nasza platforma spokojnie te faktury może wysłać, tak? Jeżeli ja sobie tutaj do tego katalogu transferowego ten plik Excelowy włożę, to państwo zobaczycie, że w ciągu 2 minut ten Excel stąd zniknie, bo nasz serwer KSeF-owski zadziała. On jest tak skonfigurowany w tym momencie i może tak być skonfigurowany też u państwa, że zobaczy sobie tutaj tego Excela, pobierze i wyśle. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niektórzy z państwa, niektórzy z naszych klientów mają taki problem, że na przykład dostawca systemu ERP w ogóle nie robi KSeF-a, na przykład dla tej wersji oprogramowania, tak? Na przykład dla jakichś tam starszych wersji Navision, to się takie przypadki zdarzają. Więc wówczas spokojnie można naszą platformę kupić, zintegrować z państwa systemem ERP i to będzie funkcjonowało. O, i tak jak państwo zobaczyliście, prawda, zniknęło, więc w tym momencie już ta wysyłka nastąpiła. Ale wracając jeszcze na chwilę do rzeczy, teraz się rozpoczął cały cykl przetwarzania tych informacji. Jak one zostaną przetworzone, to ja dostanę notyfikację na maila, tak? Dlatego, że w aplikacji jest konfiguracja notyfikacji, tak? Proszę zobaczyć, tutaj co minutę system sprawdza, czy zostały wysłane faktury i jeśli takie faktury zostały wysłane, to podsumowanie z informacją na temat tych faktur jest wysyłane na mojego maila, tak? jendrzej.jarzyk@hogard.pl. Jakby ktoś z państwa miał jakieś pytania, to też zapraszam do kontaktu, to jest rzeczywiście mój mail biznesowy, więc tam dostanę informacje, jeżeli faktury na KSeF zostaną wysłane i jaki one otrzymają, otrzymają numer. Więc tu są notyfikacje, które nam do tego służą. Natomiast tu mamy też harmonogram, tak? W harmonogramie to mamy harmonogram wysyłki. Tu mamy bardzo różne, możemy harmonogramy stworzyć, bo tak jak państwo widzicie, to jest cały moduł, tak? W związku z tym różnego rodzaju akcje można tutaj zdefiniować i inicjować, tak? Tu jest na przykład import faktur zakupowych, tak? Czyli pobieranie faktur zakupowych również za pomocą harmonogramu odbywa się co 15 minut, a wysyłanie faktur sprzedaży jest ustawione co minutę, tak? Czyli to są te miejsca konfiguracyjne w systemie, w których możemy różnego rodzaju akcje skonfigurować. Co więcej, są też reguły walidacji, tak? To, co tutaj wspominaliśmy i co ministerstwo też jakby dostrzega, znaczy biznes zwraca na to uwagę, ministerstwo dostrzega takie potrzeby, tak? Czyli żeby właśnie dodać dodatkowe kodyfikacje, że na przykład faktura dotyczy konkretnego działu albo konkretnego pracownika. My tutaj takie przykłady mamy, tak? Czyli jedna reguła mówi o tym, że dana faktura jest przynależna do działu HR, tak? Można takie reguły w systemie potworzyć. To w pewien sposób odpowiada temu pytaniu, czy temu postulatowi, żeby wprowadzić rolę pracownik, tak? To by uprościło. Jeśli byśmy wiedzieli, jaki pracownik, to wiemy, do jakiego on należy działu, więc wtedy wiadomo by było, czy łatwiej by było określić, na czym oprzeć tę regułę.
na tej samej zasadzie możemy stworzyć regułę, która na przykład na podstawie NIP-u wystawcy, którego nie znamy, może fakturę wstępnie kodyfikować jako tenże scam, tak? Czyli ten temat, który się tam też pojawił w konsultacjach. Tak? Natomiast to, co ważne, to żebyście Państwo zobaczyli, ja tutaj skopiuję sobie tą regułę, którą mam i stworzę teraz podczas tego webinaru bardzo szybko regułę od początku. Tak? Nazwiemy ją scam. Ja teraz nic nie robię, tylko bezmyślnie kopiuję. Dokładnie robię to, co mam w innej regule, czyli jeżeli nawet się nie znam na tym, to mogę taką regułę stworzyć i ją zapisać. I zaraz Państwu tutaj pokażę w fakturach zakupowych, jak sobie wejdziemy i uruchomimy z naszego środowiska testowego, weźmiemy sobie tutaj za większy zakres faktury. No i tutaj mamy nawet takiego kontrahenta stworzonego, który jest powiedzmy podejrzany. Na szczęście nazwę ma sugerującą, bo się nazywa Mały Kancik. W związku z tym, jeżeli mamy taki NIP właśnie, który dla nas jest podejrzany, chcielibyśmy go oznaczyć skamem, przy czym uwaga, to jest tylko na razie w naszej aplikacji, ponieważ ministerstwo jeszcze nie ma w strukturze, w schemie tej kodyfikacji wprowadzonej, tak? Ale tak jak Państwo widzicie, u nas to już jest, więc jeżeli ministerstwo wprowadzi, no to my nie musimy nic tutaj dodawać, tylko wystarczy, że to zmapujemy na schemę. Tak? No jeżeli teraz wrócę sobie do ustawień systemowych, wejdę do, oj przepraszam, za szybko klikam, wejdę w reguły walidacji i wejdę w kalkulację i tutaj w ten scam, który sobie, w tą regułę, którą sobie tutaj utworzyłem i tutaj tylko podmienię numer NIP na ten NIP tego małego kancika tak zwanego, tak, który tutaj specjalnie tak żeśmy żartobliwie nazwali, no to jeżeli teraz wejdziemy w faktury zakupowe raz jeszcze, sobie za większy zakres danych otworzymy, tak, to proszę zobaczyć, ta reguła mi już zadziałała, tak, czyli tak jak Państwo widzicie, moduł do pisania reguł, nawet jeżeli nie mamy jakiejś wiedzy specjalistycznej, to przy odrobinie zaangażowania można potem też rozbudowywać, tak? Oczywiście pewnie na wdrożeniu trzeba byłoby takich reguł, można byłoby takich reguł stworzyć dla Państwa więcej. To samo się tyczy tej wizualizacji, o której wspominałem, że ją mamy w systemie. Jeżeli wejdziemy sobie tutaj w faktury sprzedażowe, tak, te, które wysyłamy, notabene już tutaj nam się te faktury powinny przetworzyć z tego naszego pliku excelowego. Jak sobie tu posortujemy po dacie przyjęcia, o, to już widać zresztą, tylko sobie przesortujemy, żeby na górze to się nam pojawiało, to proszę zobaczyć, tu mamy te faktury, tak, które dzisiaj na webinarze o 10:42 tak, zostały wysłane. To są te faktury, które żeśmy przez tego Excela przeprocesowali. Zresztą na mailu powinienem dostać notyfikację, że te faktury zostały przetworzone. Ale tutaj co chciałem pokazać, że mamy oczywiście tą brzydką wersję ministerialną, no ale tak jak wspominałem już dawno, żeśmy pomyśleli o tym, żeby zrobić własną wersję wydruku dla klientów, po to, żeby to było eleganckie, żeby to było przejrzyste, żeby było łatwe w identyfikacji, tak, żeby te informacje były tak ułożone, przepraszam, na ekranie, żeby je było łatwo zidentyfikować, a nie żeby klient gdzieś tam musiał, że tak powiem, skanować wzrokiem tę całą fakturę, żeby się zorientować, gdzie co jest. To samo się tyczy wysyłek, to już wspominaliśmy, tak? To, że nie ma załączników. No u nas są, tak? Więc możemy taki załącznik dołączyć, możemy też wysłać maile, a ponieważ mamy tutaj w środowisku cały mechanizm notyfikacji, to co już żeśmy wchodzili, tak? Notyfikacji i harmonogramów, to możemy to spiąć, tak? Czyli możemy przy odpowiedniej wiedzy, gdzie są adresy e-mail i gdzie są załączniki u Państwa, w Państwa infrastrukturze, to wówczas w konfiguracji harmonogramu i notyfikacjach możemy uruchomić proces, że jeżeli faktura została wysłana na KSeF, to odnajdź w naszym środowisku informatycznym, gdzie są załączniki, podłącz te załączniki i wyślij do kontrahenta z informacją, że faktura została na niego wystawiona. Także da się to w pełni spiąć w całość. Dobrze, wracając do naszej prezentacji, jeszcze już wyłączę, że tak powiem, udostępnianie ekranu, żeby przejść jeszcze do podsumowania odnośnie naszych rozwiązań, bo no, widzę, że już naprawdę dużo czasu dzisiaj
państwa, że tak powiem, męczymy, więc nie chciałbym, żebyście państwo też nie wytrzymali tego dzisiejszego webinaru. Jeszcze może jedną ostatnią rzecz, którą pokażę tutaj, bo wspominałem o tym, że są notyfikacje. Jeżeli chcesz pokazać, przepraszam, to wtrącenie, jeżeli chcesz na prezentację wrócić, to jeszcze nie jest na ekranie. Tak, już wracam. Tak, rzeczywiście zdjąłem. Ale tutaj wejdę tylko na chwileczkę jeszcze, tak? Proszę zobaczyć, ja już sobie tutaj zafiltrowałem wszystkie maile, które otrzymuję od specjalnego adresu e-mail, tak? Czyli właśnie naszego serwera ksefowskiego. I tak jak Państwo tutaj widzicie, tak jak wspominałem, mamy tutaj te maile, tak? Czyli notyfikacje o wysłanych fakturach łącznie z załącznikami w postaci XML, czy podglądu tej faktury w PDF, tak? To są te faktury, które zostały dzisiaj przeze mnie wystawione i wysłane tym Excelem, tak, który Państwo widzieliście. Dobrze, ale wróćmy jeszcze do głównej prezentacji, zbliżając się już do końca, bo te najistotniejsze elementy, o których chciałem wspomnieć, to już powiedziałem. Natomiast teraz tak tytułem jeszcze podsumowania. Jeśli chodzi o stan prac nasz, tak, to już było to powiedziane, ale jest to swego rodzaju podsumowanie. Mamy działające rozwiązanie, przygotowywaliśmy się na uruchomienie produkcyjne w lipcu dla naszych klientów, dlatego się mocno sprężaliśmy i mamy gotowe rozwiązanie produkcyjne. Jesteśmy w trakcie kilkudziesięciu projektów w tym momencie, które zresztą są w fazie końcowej. Dochodzą też kolejni zainteresowani, zapraszamy. To, co wspominałem, to jest bardzo ważne, tak? To, że nasza aplikacja może obsługiwać właściwie każdy system ERP. Są też starsze wersje systemów, gdzie dostawcy po prostu nie zrobili rozwiązania. Są też klienci, którzy po prostu mają bardzo wiele różnych systemów ERP i tak naprawdę nawet wolą skorzystać z rozwiązania scentralizowanego. Są klienci, gdzie te rozwiązania w zakresie KSeF są po prostu ubogie w funkcjonalności, tak? Czyli nie ma tego oznaczania skamów, oznaczania połączenia z workflowem i tak dalej. I dlatego klienci też wtedy rozwiązania nasze wybierają. Jest pełna automatyzacja, tak jak pokazywałem, system zupełnie może działać w tle jako serwer ksefowski, który komunikuje się z KSeF-em Ministerstwa Finansów. Można obsługiwać wiele podmiotów, to już wspominałem. To, co ważne, mamy pełną wersję, to właśnie dla tych klientów korporacyjnych, którzy mają specyficzne potrzeby, gdzie trzeba dla nich zrobić dostosowania, doprogramować, dodevelopować, zrobić reguły i tak dalej, ale mamy też dla małych przedsiębiorców ksefcia, tak, tego pieszczotliwego ksefcia, o którym wspominałem. To jest to rozwiązanie, gdzie jeżeli ktoś w formacie Excelowym na przykład potrafi dane wyeksportować, to potem ten ksefcio już te dane wyśle prawidłowo na portal Ministerstwa Finansów. No i tytułem podsumowania trochę reklamy i marketingu. Zapraszam Państwa na nasze strony, między innymi hba.hogard.pl, hogard-ksef, tam Państwo znajdziecie więcej informacji na temat ksefa, no i też jakiś odnośnik do ksefcia, jakby ktoś był zainteresowany. To, co warte jest zauważenia, to, że rozwijamy się w zakresie mediów społecznościowych. Mamy kanał YouTube, tam są webinary, tam są tutoriale, to też bardzo ważne, tutoriale między innymi do ksefa. Też tutoriale do ewidencji akcyzowych i tak dalej, więc łatwo nas na YouTubie znaleźć, wystarczy wpisać Hogard i łatwo Państwo wtedy znajdziecie, że tak powiem, się na naszej stronie, gdzie wszystkie nasze webinary historyczne są zmigrowane, jak również dokładamy te najnowsze, ale również tam są tutoriale, tak, to co chciałem Państwu zwrócić na to uwagę, tutoriale, shorty. Shorty to takie krótkie formy, one są na samym dole kanału YouTube'owego, które pokazują po prostu różne inne rozwiązania, aplikacje, jak chociażby sprawozdania, które dzisiaj wszyscy potrzebują. No i tym samym myślę, że starałem się tak dość szybko galopować, żeby ileś tam tych informacji przekazać, tych, które uważam, że są najważniejsze, no a z drugiej strony, żeby Państwa nie udręczyć, no bo jednak 2 godziny, to co dzisiaj prawie nam wyszło, to jest sporo czasu i można gdzieś tam przysnąć. Chociaż może jak tak szybko gadam, to wtedy nie. Dobrze, szanowni Państwo. Otwierałeś oczy, otwierałeś nam, uczestnikom, myślę też oczy. Dziękuję serdecznie, Janku.
Zatem serdecznie dziękuję w swoim imieniu i w imieniu Janka za dzisiejsze uczestnictwo. Zapraszamy na kolejne już w marcu. No a rzeczywiście wkrótce będziemy mieli tutaj dużo webinarów, bo dopinamy ostatecznie szczegóły, jeśli chodzi o webinary w zakresie modułów produkcyjnych Microsoft Business Central, w zakresie systemu Workflow. Tego będzie dużo, tam będzie też serwisowanie urządzeń. Zapraszamy też z innych działów, tak, jeśli chodzi o te rzeczy produkcyjne, żebyście Państwo też kolegom, koleżankom z działów produkcyjnych podsyłali informacje, że warto jest śledzić naszą stronę, jeśli chodzi też właśnie o te związania dla produkcji, dla serwisu, serwisowania urządzeń, utrzymania w ruchu i tak dalej. Dziękuję ślicznie za uwagę. Pauza. Dziękuję techniczna. Również. I zapraszam. Również i do zobaczenia na kolejnych. Jeszcze króciutko ankietę Państwu tutaj wyświetlimy, więc ci z Państwa, którzy znajdą jeszcze chwilę, to prosimy o uzupełnienie. Dziękujemy ślicznie raz jeszcze. Dzięki, do widzenia.